Fundacja Kinematograf przedstawia. Witam Państwa bardzo serdecznie, jest dokładnie niemal co do minuty 17. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Rabkę pamiętam z dzieciństwa. Byłem tu jako bardzo młody chłopak, zawieziony przez rodziców na wakacje z Krakowa, gdzie się urodziłem. I prawdę mówiąc, później to chyba w Rabce już nie byłem. Także po wielu, wielu latach, gdzieś tak lekko licząc, no 50 z górką wracam do Państwa. Spotkanie będzie miało dwie części. W pierwszej ja postaram się mniej więcej w około godzinę przedstawić Państwu mój subiektywny, z góry zaznaczam, bilans III Rzeczpospolitej w jej dotychczasowym kształcie po już ponad 30 latach istnienia tego państwa, które się wyłoniło z PRL-u. A w drugiej części bardzo chętnie odpowiem na pytania i dotyczące tego wykładu i także ewentualnie innych wątków, które będą Państwa interesowały, a będę się czuł kompetentny, żeby na nie odpowiedzieć. Zacznę od tego, co zwykle przy bilansie należy wziąć pod uwagę. Znaczy po pierwsze należy wziąć pod uwagę to, że bilans nie może być kompletny, ponieważ dotyczy okresu historycznego, który ciągle trwa. Trzecia Rzeczpospolita, która wyłoniła się z PRL-u w latach 89-91, przynajmniej tak ja uważam, jest ciągle państwem trwającym, rozwijającym się i w związku z tym nie da się go tak łatwo określić jak na przykład II Rzeczpospolitej, gdzie mamy wyraźnie cezury lat 1839, ponieważ nie znamy końca tej historii, oby trwała jak najdłużej. Nie kryję, ja jestem wielkim entuzjastą III Rzeczpospolitej i w związku z tym uważam, że choć nie jest to państwo doskonałe, to jest to państwo, które ma znacznie więcej sukcesów niż porażek. No ale zacząć trzeba też ten bilans z tym zaznaczeniem, że on nie jest zamknięty, od określenia punktu wyjścia, który przypada właśnie na symbolicznie, umownie na rok 89. Choć tak naprawdę te korzenie III Rzeczpospolitej zaczęły się już pojawiać w czasach PRL-u i tutaj najistotniejsze oczywiście jest doświadczenie roku 80. rewolucji Solidarności, ponieważ to pokolenie Solidarności tak naprawdę tworzyło później III Rzeczpospolitą. System komunistyczny w Polsce załamał się przede wszystkim pod ciężarem swojej niewydolności ekonomicznej. Co do tego większość, nie tylko ja, ale większość ludzi, którzy się tym zajmują, nie mają wątpliwości, że gdyby nie to, że od tak naprawdę lat 70. zaznaczała się coraz większa przepaść między nie tylko Polską, PRL-em, ale całym blokiem komunistycznym, a światem Zachodu. I ta przepaść pogłębiająca się sprawiała, że pole manewru rządzących komunistów było coraz mniejsze. Otóż gdyby nie ta przepaść, to prawdopodobnie jest wysoce prawdopodobne, że żylibyśmy ciągle w systemie komunistycznym. Oczywiście nie mówię tego po to, żeby lekceważyć znaczenie tych, którzy występowali przeciwko komunizmowi z przyczyn religijnych czy z przyczyn politycznych, walcząc o prawa człowieka, o prawa religijne. To wszystko było ważne, ale powiedzmy jasno, to dotyczyło wyraźnej mniejszości. I dopiero kiedy system przestał zaspokajać oczekiwania ludzi, te ekonomiczne, te społeczne, zaczęły się coraz silniejsze bunty, z największym buntem oczywiście, jakim w Polsce była rewolucja Solidarności, a więc lata 80-81. Ponieważ jednak Polska ciągle była w sowieckiej strefie wpływów i strach przed sowiecką interwencją zbrojną sprawił, że tak naprawdę tą rewolucję udało się zdusić stanem wojennym, to agonia PRL-u się przedłużyła jeszcze o całą dekadę lat 80.
Jestem głęboko przekonany, że gdyby potoczyły się nieco inaczej wydarzenia właśnie w roku 81, to Polska mogła wkroczyć na drogę zmian już właśnie na początku lat 80. Oczywiście nie w tak szybkiej, gwałtownej formie, jak to się stało po roku 89. Niemniej jednak kierunek ewolucji w kierunku kraju już bardziej demokratycznego, w kierunku kraju bardziej otwartego na Zachód był możliwy, gdyby ludzie, którzy rządzili Polską w 81 roku, a konkretnie przede wszystkim chodzi o generała Jaruzelskiego, wykazali się większą determinacją i wolą oporu wobec Kremla. Ale ponieważ Jaruzelski nie wierzył w to, że Polska może w ogóle funkcjonować poza sferą sowiecką i chyba nie chciał tego, trudno powiedzieć, co mu tam do końca w duszy i głowie się działo, to przedłużył, wykorzystując armię, rządy komunistyczne na całą dekadę lat 80. I niestety to była dekada najgorsza wszystkich dekad PRL-u. Nie dlatego, że terror był największy, bo terror Jaruzelskiego w porównaniu z terrorem Bieruta to była kaszka z mlekiem. On nie był taki krwawy, nie był taki groźny. Przede wszystkim była to najgorsza dekada w sensie zapaści ekonomicznej. Otóż dekada lat 80. to jest dekada pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, właściwie, który ogarnia kolejne sfery funkcjonowania państwa. Dlatego nie kryje mnie, często śmieszą te opinie różnych domorosłych ekonomistów, którzy mówią, że mieliśmy właśnie kwitnącą gospodarkę, którą zniszczył jakiś Balcerowicz i inni. No, gdyby to, gospodarka była kwitnąca, to generał Jaruzelski by rządził do końca XX wieku Polską, a później przekazałby Kwaśniewskiemu czy Millerowi jako kolejnemu pierwszemu sekretarzowi pałeczkę. I tak by to wyglądało. No nie, właśnie fakt, że ta gospodarka była wyjątkowo w Polsce w dramatycznym stanie, sprawił, że tutaj ten system zaczął się kruszyć szybciej niż w innych krajach bloku, ale powiedzmy sobie jasno, wszędzie i tak wszyscy czekali na impuls ze wschodu i ten impuls przyszedł wraz z rządami Gorbaczowa, a więc druga połowa lat 80. Bez tego impulsu prawdopodobnie agonia tego systemu w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej trwałaby jeszcze nieco dłużej. Nie wiemy jak długo, jak bardzo gwałtownej formie by się to odbyło, ale niewątpliwie prędzej czy później ludzie by się zbuntowali, bo system przestał realizować oczekiwania społeczne. Coraz większa ilość ludzi czuła się tu coraz gorzej, no czego dowodem była masowa emigracja lat 80., ten około milion ludzi, którzy emigrowali. I tu zawsze słyszę wtedy, no dobrze, ale po wyjściu Polski do Unii wyjechało 2 miliony. Tak, to prawda, tylko ci wyjeżdżali z możliwością powrotu w najbliższy weekend, jakby im się coś nie spodobało. Natomiast ci z lat 80. często wyjeżdżali z poczuciem, że może już nigdy nie wrócą. I to jest ta zasadnicza różnica, której ci wszyscy, którzy tak to łatwo wszystko porównują, nie chcą przyjąć do wiadomości. Rok 89 to przede wszystkim moment startu nowego systemu ekonomicznego. I to jest oczywiście utożsamiane z planem Balcerowicza, choć to nie jest do końca prawda, dlatego że te przemiany gospodarcze zaczęli jeszcze komuniści. Rząd Rakowskiego w istocie rzeczy przystępuje do budowy w Polsce systemu wolnorynkowego, kapitalistycznego i to w takiej bardzo radykalnej postaci, a później to jest tylko kontynuowane przez właśnie kolejne rządy. Plan Balcerowicza jest tu ważny przede wszystkim w wymiarze walki z hiperinflacją. Natomiast Balcerowicz jest obciążany odpowiedzialnością za właśnie koszty całej transformacji lat 90., gdy w rzeczywistości kierował tą gospodarką tak naprawdę tylko przez dwa krótkie okresy. Raz od jesieni 89 do końca roku 91, czyli tak naprawdę nieco ponad 2 lata. I później jako minister finansów i znów wicepremier w rządzie Jerzego Buzka przez 3 lata między 97 a rokiem 2000. Jest znamienne, że wszyscy inni, którzy poza tym okresem kierowali polską gospodarką, a byli tam także i radykalni krytycy Balcerowicza, najbardziej znany to profesor Grzegorz Kołodko, który był też, podobnie jak Balcerowicz, wicepremierem, ministrem finansów, też dwukrotnie. Raz właśnie w połowie lat 90. i raz na początku lat 2000. W istocie rzeczy nie zmienił zasadniczego kursu polityki gospodarczej. Dlaczego? Bo w istocie rzeczy mieliśmy do czynienia
z czymś, co ja nazywam transakcją wiązaną, co też wielu krytyków planu Balcerowicza kosztów transformacji nie przyjmuje do wiadomości. Co to znaczy transakcją wiązaną? To znaczy, panowała dość powszechna zgoda w Polsce po roku 89, że chcemy się zbliżyć do Zachodu, że chcemy żyć tak jak ludzie na Zachodzie, a to wymagało i zmiany ustroju politycznego w kierunku demokracji, to właściwie była kwestia najbardziej oczywista, ale na poziomie ogólnym, że demokracja, ale demokracje, system demokratyczny są różne, za chwilę o tym szerzej powiem, i na poziomie gospodarki, tylko że Polacy, większość Polaków uważała, że no, na Zachodzie to przede wszystkim Polska, czy Zachód w Polsce to będzie oznaczał pełne pułki i wysokie płace. Jakby nie wnikając, jak to tam na tym Zachodzie dokładnie działa. Że owszem, tam są pełne pułki w sklepach i ludzie mają wysokie płace, ale już niekoniecznie we wszystkich krajach równie wysokie, że są tam ten Zachód jest zróżnicowany i że te różnice poziomu rozwoju w różnych krajach Zachodu mają pewne konkretne przyczyny. To wszystko gdzieś się nie bardzo przebijało do świadomości społecznej. Stąd ludzie często wierzyli w różnego rodzaju szarlatanów, którzy obiecywali, że oni tutaj bezkosztowo wprowadzą właśnie te pełne pułki, te wysokie płace. No, takim, można powiedzieć, najbardziej wybitną postacią z tego grona różnych szarlatanów ekonomicznych był Stanisław Tymiński, który w 90 roku wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Oczywiście z programem pełnym sloganów, ale głównie z legitymacją człowieka, który się dorobił na Zachodzie i wie, jak można, prawda, sprawić, żeby wszyscy byli bogaci. I powiedziałbym, przewrotność Tymińskiego polegała na tym, że on w Kanadzie był liderem takiej kanapowej partyjki libertariańskiej, a więc skrajnie, powiedziałbym, liberalnej takiej, która mówi, że ludzie sobie muszą radzić sami, państwo w ogóle właściwie za nic nie opowiada. Bo to jest istota libertarianizmu, że państwo właściwie jest takim stróżem nocnym. Prawda? A cała polityka społeczna, wszystkie te bezpłatne służby zdrowia, oświaty, to wszystko do likwidacji. A w Polsce oczywiście absolutnie nic na ten temat nie mówił. Mówił, że on tutaj ma jakiś plan, którego szczególnie przedstawi, będzie wszyscy żyli bogato i szczęśliwie. No, szczęśliwie Polacy się okazali przytomni i pan Tymiński zakończył swoją karierę po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Natomiast nie zmienia to faktu, że skoro Polska chciała się zbliżyć do Zachodu, to musiała realizować zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dlaczego? Bo takie były warunki wszystkich głównych państw Zachodu, wobec których mieliśmy ogromny dług. Rok 90-91 to są negocjacje redukcji zadłużenia zagranicznego Polski, które przekraczało 40 miliardów dolarów. Dzisiaj ta kwota może nie robić wrażenia, ale po pierwsze dlatego, że polska gospodarka jest dzisiaj dużo większa. Jesteśmy jako społeczeństwo dużo bogatsi, po drugie dolar jest znacznie mniej warty. Tamta kwota była po prostu gigantycznym ciężarem, który przygniatał całą gospodarkę i bez jej redukcji, bez tego, redukcji tego zadłużenia nie byłoby praktycznie szans, żebyśmy poszli do przodu. I polskim politykom, oczywiście przede wszystkim za sprawą nie ich wspaniałych talentów negocjacyjnych czy daru przekonywania, ale przy wsparciu amerykańskim, bo Amerykanie się tu bardzo zaangażowali, zaraz powiem dlaczego, udało się osiągnąć redukcję tego zadłużenia o 50%. I to był wtedy rekord. Byliśmy pierwszym krajem na świecie spośród wielu bankrutów, który osiągnął tak dużą redukcję zadłużenia, ponieważ wszyscy inni rekordziści przed nami, różne kraje pobankrutowane głównie z Ameryki Łacińskiej, osiągały 1/3. 1/3 zdarzało się umarzać. Nam umorzono 50%. To był wielki sukces, dzisiaj zapomniany niesłusznie, ponieważ to było jak zdjęcie połowy tych kamieni z plecaka, które dźwigaliśmy po PRL. Amerykanie zaangażowali się w to dlatego, że chcieli pokazać oczywiście swoje możliwości w kształtowaniu nowej Europy, Europy pokomunistycznej. Chcieli pokazać, że a Polska była najważniejszym krajem, największym z tej części Europy pokomunistycznej. No, nie liczymy oczywiście o Rosji, ale i tych republik posowieckich. Niemniej jednak to zaangażowanie Amerykanów bardzo Polsce pomogło,
I Polska zaczęła powoli się przemieszczać ze wschodu na zachód z strefy wpływów rosyjskich do strefy wpływów amerykańskich. To trzeba powiedzieć jasno. My jesteśmy dzisiaj w amerykańskiej strefie wpływów i są na to liczne dowody. Pytanie, to się też niektórym nie podoba, jaka jest alternatywa? To może w dalszej części naszego spotkania, jeśli kogoś to będzie interesowało. I to właśnie Amerykanie, niektórzy do dziś mówią, że to był błąd, zaordynowali nam taką kurację, która jest utożsamiana, jak mówię, nie do końca precyzyjnie z planem Balcerowicza, która rzeczywiście sprawiła, że wielu ludzi ma do dziś poczucie, że zostali skrzywdzeni i oni mają rację. Tylko, że jest pytanie, czy można było przejść suchą stopą całkowicie przez ten kryzys transformacyjny. Gdyby to było możliwe, to byłby jakiś kraj, który można by pokazać, tak, u nas to zepsuł Balcerowicz i inni, a gdzie indziej to się udało świetnie. No problem w tym, że takiego kraju nie znaleziono. Wszystkie kraje, które wychodziły z komunizmu, przeszły tak zwaną recesję transformacyjną, a nasza była najkrótsza. Była też bardzo głęboka. Ale faktem jest, że od roku 92, a więc 3 lata po upadku rządów komunistycznych, polska gospodarka się zaczęła rozwijać i rozwijała się nieprzerwanie aż do roku 2020, kiedy pandemia koronawirusa spowodowała pierwszy rok w tej historii III Rzeczpospolitej, kiedy odnotowaliśmy spadek dochodu narodowego. Po czym znowu od 21 ruszyliśmy z kopyta. I dzisiaj, jak pojedziecie w świat i posłuchacie, co się mówi w Azji, co się mówi w Ameryce o krajach, które odniosły największy sukces transformacyjny i gospodarczy na przestrzeni ostatnich właśnie kilkudziesięciu lat, to Polska jest tam w ścisłej czołówce. Jesteśmy w pierwszej, jedni twierdzą dwójce, trójce, czwórce, ale jesteśmy w absolutnej czołówce. To jest coś, co jest w Polsce w ogóle wypierane. Politycy zamiast się tym chwalić, to próbują to jedni zdezawuować i kompletnie inni z kolei no, mówią, że no może to jest sukces, ale wiadomo, że nie można za bardzo mówić o tym sukcesie, bo Polakom się to nie podoba. No bo rzeczywiście my raczej wolimy narzekać, ja tu zaraz będę też narzekał, żeby była jasność, niż mówić o sukcesie, ale nam się rzeczywiście przez te 30 lat udało znacznie więcej niż w jakiejkolwiek innej epoce w historii najnowszej. Ja nie chcę tu sięgać do I Rzeczpospolitej, Złotego Wieku, bo to są kompletnie inne rzeczywistości. Natomiast jeśli patrzymy na wiek XX, to nie ma wątpliwości, że dekada lat 90. była najbardziej udaną dekadą w całym XX wieku. Nie te opowieści o rzekomych sukcesach II Rzeczpospolitej. Owszem, II Rzeczpospolita miała sukcesy, ale skala sukcesów III Rzeczpospolitej jest nie do porównania większa. I to nie chodzi o to, bo to teraz pytanie, jak to porównywać. No można powiedzieć, że tam było trudniej, bo tam były trzy zabory, to trzeba było sklep, to prawda. Ale zarazem w tych trzech zaborach wszędzie była gospodarka rynkowa, dominacja własności prywatnej. Więc to było innego rodzaju problemy. Jeśli się porównuje to sklecanie II Rzeczpospolitej z trzech zaborów z wychodzeniem z kolei Polski z komunizmu. To było innego rodzaju problemy. Natomiast wracając do tego głównego wątku, bilansu, mówiłem tutaj o gospodarce. Oczywiście, jak powiadam, transformacja miała swoje koszty i bardzo wielu ludzi zapłaciło wysoką cenę, zwłaszcza ci, którzy mieli nieszczęście być w pewnych rejonach Polski, które szczególnie mocno odczuły, no właśnie, to ową transformację. To przede wszystkim była część polskiej wsi. To nie ulega wątpliwości, że ci ludzie najbardziej odczuli koszty transformacji, zwłaszcza te wsie PGR-owskie, bo wsie, gdzie mieszkali głównie rolnicy indywidualni, sobie poradziły znacznie lepiej. Najgorzej sobie poradziły rzeczywiście te wsie PGR-owskie, dlatego że tam po prostu po bankructwie PGR-u właśnie ci ludzie nie mieli żadnej alternatywy i tu niewątpliwie błędem kolejnych rządów było nie stworzenie pewnych mechanizmów dających przynajmniej najmłodszym mieszkańcom tych wsi, dzieciom tych słynnych robotników PGR-owskich szansę na lepsze życie w miastach.
bo miasta poradziły sobie generalnie lepiej, no ale też nie wszystkie. Najgorzej sobie poradziły te miasta, które były małe miasteczka skoncentrowane wokół jednego zakładu. Było sporo takich małych miasteczek, gdzie za czasów komunistycznych pobudowano jeden zakład produkujący to czy tamto. No i w momencie, w którym się zaczęła transformacja, nagle się okazało, że niestety, ale nie da się tego wysłać do Związku Sowieckiego, bo Związek Sowiecki przestał istnieć, a do Rosji też się nie da, bo Rosja już tego nie chce kupować. I to jest rzeczywiście dowód na to, że to załamanie było w jakimś sensie nieuchronne. Wiecie, tym dowodem jest takie państwo, które miało to szczęście, że po II wojnie światowej nie, mimo że sąsiadowało ze Związkiem Sowieckim, jako właściwie jedyne uniknęło losu pozostałych państw europejskich, sąsiadujących ze Związkiem Sowieckim, którym Sowieci narzucili, można powiedzieć, całkowicie swój ustrój. Tym państwem była Finlandia. Ale koszt też był, Finowie zachowali demokrację parlamentarną i zachowali gospodarkę rynkową. Ale w zamian za to prowadzili politykę zagraniczną ściśle skoordynowaną z Moskwą, czyli Finlandia była neutralna, ale tak naprawdę wszystkie działania na arenie międzynarodowej zawsze z Moskwą koordynowała. Ale przy okazji też związała się niezwykle mocno gospodarczo z Sowietami. I kiedy nastąpił rozpad Związku Sowieckiego i tam też się skończyły te właśnie więzy gospodarcze, Związek Sowiecki przestał odbierać fińskie towary, tam nastąpiła wieloletnia recesja. Nie uratowała ich ani demokracja parlamentarna, ani gospodarka rynkowa. Minęło znaczna część lat 90., zanim Finowie się przestawili na inne rynki zbytu. I teraz wracamy do tego naszego polskiego miasteczka. Z tym zakładzikiem, który często produkował właśnie większość produktów na rynek RWPG, czyli de facto głównie sowiecki. Nie było innego sposobu na to, żeby przestawić produkcję tego zakładu na dającą się sprzedać na Zachód. Dlaczego? Bo po prostu te towary były zbyt niskiej jakości. No ktoś powie, no to czemu tego nie zmodernizowano? No żeby to zmodernizować, to trzeba mieć środki. A tych środków w Polsce nie było. W związku z tym było mnóstwo takich małych zakładów, które po prostu były nie do uratowania. I to była ta cena transformacji, która musiała być zapłacona. Jak mówię, w indywidualnych przypadkach można to pewnie było lepiej rozwiązać, ale w skali całego kraju, całej gospodarki po prostu nie było alternatywy. I tak uważam, że bilans wypada naprawdę dobrze, ale też trzeba pamiętać, że ten bilans został później poprawiony też przez to, że nam się udało spełnić cały szereg warunków właśnie ustrojowych i wejść do Unii Europejskiej. I niewątpliwie od roku 2004 Polska dostała ogromny impuls rozwojowy w postaci środków unijnych. I to każdy może gołym okiem stwierdzić, jeżdżąc po Polsce i widząc ogromną ilość inwestycji, gdzie wiszą te słynne tabliczki zbudowane ze środków czy ze wsparcia środków europejskich. I to ciągle jest jeszcze impuls rozwojowy i tak będzie jeszcze przez jakiś czas, powiedzmy do końca tej dekady, ale to też się już kończy. Z prostego powodu my się robimy coraz zamożniejsi, w związku z tym nadejdzie taki moment, że my zaczniemy więcej wpłacać do budżetu Unii, niż z niego brać. I to jest bardzo realna perspektywa. I Polska będzie się musiała wymyślić na nowo, to o tym na końcu coś powiem. Trzeba będzie szukać nowych pomysłów. I tu przechodzimy do kwestii ustroju politycznego. No bo sama demokracja była czymś oczywistym. To właściwie wszyscy się zgadzali, nawet w końcu komuniści się zgodzili, że właściwie demokracja być musi, prawdziwie mieli tam różne nadzieje, one się zresztą częściowo spełniły, bo w końcu formacja postkomunistyczna rządziła przez wiele lat. Aleksander Kwaśniewski już był nadzieją tamtego obozu politycznego, był 10 lat prezydentem. No, później ich zeżarły afery i kryzys przywództwa, ale jednak lewica postkomunistyczna przez pierwsze 15 lat bardzo istotną rolę w Polsce odgrywała. Tylko że demokracja na poziomie ogólnym może mieć bardzo różną formułę ustrojową. I w Polsce, w moim przekonaniu,
popełniliśmy istotny błąd na samym starcie w roku 90. I tego błędu w moim przekonaniu nie skorygowała konstytucja z 97 roku. Na czym ten błąd polega? Otóż, kiedy przystąpiono do budowy systemu demokratycznego w Polsce, dość powszechnie uznano, że najlepszy dla Polski będzie system parlamentarno-gabinetowy. Czyli taki, że ludzie sobie wybierają parlament, w naszym przypadku Sejm. Kto ma większość w tym Sejmie, ten powołuje rząd i rząd rządzi. I dotąd wszystko jest ok, i to jest system, który wymyślono w Wielkiej Brytanii. No dobrze, ale jeszcze tu brakuje czegoś w tej mojej opowieści. No brakuje oczywiście prezydenta. A właśnie. W Wielkiej Brytanii, która jak wiadomo jest monarchią, jest królowa, czy w tej chwili król, królowa jest monarcha, ale ona pełni funkcje czysto reprezentacyjne. Jest symbolem państwa, przecina, przemawia, wszyscy ją kochają, czy jego kochają, no bardziej ją, Elżbietę, niż obecnie Karola, no ale w każdym razie to jest symbol państwa, ale on nie ma żadnych realnych kompetencji, jeśli chodzi o władzę, bo rządzi premier, który musi mieć tylko większość w Izbie Gmin. Tymczasem w Polsce, wzorem innych krajów, zafundowaliśmy sobie prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych. A więc z ogromnie silnym mandatem politycznym, pochodzącym bezpośrednio od narodu, równie silnym, co ma Sejm. I Sejm, i prezydent pochodzą z wyborów powszechnych. Pierwsze takie wybory się odbyły w roku 90. No tak, ale w takim razie, jak się ma prezydent do tego rządu, który ma mieć większość w Sejmie? Ano ma się tak, że albo są z tego samego obozu politycznego i wtedy jest jako tako, albo nie są z tego samego obozu politycznego i wtedy się zaczyna to, co się z francuskiego nazywa koabitacja, od francuskiego słowa cohabitation. No i to jest dokładnie to, co mamy w Polsce od tak naprawdę roku 90. A więc konflikty kolejnych rządów z kolejnymi prezydentami. Raz te konflikty były słabiej widoczne, to było wtedy, kiedy nie było koabitacji, choć jak się pamięta szorstką przyjaźń Aleksandra Kwaśniewskiego z Leszkiem Millerem, to chociaż oni byli z tego samego obozu politycznego, to i tak wojowali ze sobą. Przez ostatnie 13 lat od katastrofy smoleńskiej tak się to ułożyło w Polsce, że nie było koabitacji, ale ona właśnie wróciła po tegorocznych wyborach. I zobaczycie Państwo teraz wszystkie wady tego ustroju, dlatego że ja nie wierzę w żadne porozumienie tutaj. Tu będzie bardzo ostra rywalizacja i konflikt między z jednej strony właśnie prezydentem Dudą, za którym będzie stało Prawo i Sprawiedliwość mające prawie 200 posłów w Sejmie. To będzie najsilniejsza opozycja w dziejach III RP, a po drugiej stronie będziemy mieli ten rząd kilku formacji, o którym ma większość w Sejmie. I to jest podstawowy problem ustrojowy, który ma Polska, choć jest ich więcej, ale ten jest najistotniejszy, a mianowicie Polska ma ustrój polityczny, który co jakiś czas będzie groził nam paraliżem ośrodka decyzyjnego. Tymczasem my potrzebujemy pewnych nowych rozwiązań ustrojowych, które sprawią, że Polska będzie się dalej rozwijała tak dobrze, jak przez te minione 3 dekady. Oczywiście można założyć optymistycznie, że stanie się cud, że dojdzie do jakiegoś porozumienia tych walczących ze sobą stron i pewne sprawy zostaną wyłączone poza bieżącą walkę polityczną. No niestety doświadczenia ostatnich lat pokazują, że nie jest z tym za dobrze. Że raczej jest odwrotnie. Bo teraz co jest podstawowym problemem Polski, zwłaszcza po wyjściu Polski do Unii? Bo tak się złożyło, że Polska wyszła do Unii w 2004 roku, a w rok później po raz pierwszy doszło do takiej głębokiej reorganizacji systemu partyjnego, która zakończyła epokę, powiedziałbym, takiego pewnego chaosu partyjnego, bo lata 90. to była epoka, w której różne próby zjednoczenia tych sił partyjnych kończyły się fiaskiem. No, Sojusz Lewicy Demokratycznej był takim najbardziej udanym projektem sklecenia całości bardzo różnych podmiotów lewicowych o korzeniach PRL-owskich, ale nie tylko. To wszystko się posypało właśnie na początku lat 2000. Akcja wyborcza Solidarność, która była taką próbą konsolidacji obozu właśnie tego dawnego solidarnościowego, też się posypała po rządach Jerzego Buzka.
I na arenę wkroczyły dwie partie, które do dziś dominują na polskiej scenie politycznej. Wkroczyły właśnie w tym okresie po wyborach 2005 roku. Ci, co pamiętają, to pamiętają, że miała być koalicja PO-PiS-u, miała być budowana Czwarta Rzeczpospolita, miała być nowa konstytucja. To wszystko gdzieś się rozmyło. Dlaczego? Ponieważ liderzy tych dwóch partii zorientowali się, że bardziej im będzie służyła rywalizacja niż kooperacja. Że jeśli stworzą koalicję i zaczną rządzić, i zaczną budować ową Czwartą Rzeczpospolitą, no to po jakimś czasie się zużyją i stracą tą władzę, tak jak to dotknęło AWS-u czy SLD. Natomiast jeżeli się podzielą rolami, jedni będą główną formacją opozycyjną, drudzy główną rządzącą, to będą się mogli wymieniać. I w tym samym systemie nie ma nic złego, dlatego że wiele państw od nas bardziej rozwiniętych, bogatszych, bardziej stabilnych demokratycznie, gdzie demokracja jest bardziej stabilna, ma takie systemy dwóch partii dominujących. No to jest w Niemczech chadecja i socjaldemokracja, w Wielkiej Brytanii to są konserwatyści i lejburzyści, w Stanach Zjednoczonych są republikanie i demokraci. Nie, w tym nie ma nic złego. Problem w tym, że ta rywalizacja musi mieć pewne granice, bo jeżeli te granice są przekraczane, to system się zaczyna destabilizować, nie są rozwiązywane różne ważne problemy dla państwa dotyczące jego rozwoju. I problem z Polską polega na tym, że u nas ta rywalizacja zaczęła się coraz bardziej pogłębiać. Zwłaszcza tutaj katastrofa smoleńska była taką ważną cezurą, to wszystko, co się wtedy wydarzyło. Ona sprawiła, że ten konflikt, który nie chcę powiedzieć, że był na początku sztuczny i wymyślony, bo to nie do końca byłaby prawda, ale ten konflikt na początku, powiedziałbym, mówię o tych latach do 2010 roku, był konfliktem jednak w pewnych granicach się trzymający. Po 2010 te granice zostały przerwane i on się zaczął coraz bardziej rozkręcać. Była wojna polsko-polska, jak ją ładnie nazwano, zaczęła być coraz bardziej brutalna. I tu nie chodzi mi nawet o różnego rodzaju wyzwiska, bo wyzwiska nie powodują, one powodują dyskomfort, powiedziałbym, taki u słuchaczy, ktoś może być zdegustowany i tak dalej. Tu bardziej chodzi o nieciągłość w rządzeniu. Mianowicie, jeśli rzecz się sprowadza tylko do wyzwisk między politykami, to w sumie nie jest groźne. Gorzej, jeśli te wyzwiska się przemieniają w rękoczyny i padają ofiary, ale tego się nam w Polsce udało na szczęście uniknąć. Te wybory, może ja miałem pewne obawy, ślady tego można znaleźć w internecie, w różnych moich wypowiedziach, na przykład co do tego, jak brutalna będzie ta kampania wyborcza, którą już mamy za sobą i przede wszystkim, czy uda się uzgodnić wynik tych wyborów. No to dzisiaj już widzimy, jesteśmy dobrych kilkanaście dni po ogłoszeniu wyniku wyborów. Nikt tego w istotny sposób nie podważa. I to jest sukces polskiej demokracji. Sejm został wyłoniony. Tu się nam udało. Natomiast istotą sprawy nie jest tylko kwestia właśnie kultury politycznej w rozumieniu języka, jakiego się używa. Choć to też jest ważne i tu fajnie byłoby, gdyby ta kultura była na wyższym poziomie. Ale najistotniejsze są pewne procesy, powiedziałbym, decyzyjne dotyczące różnych obszarów rozwoju państwa, które albo są przez kolejne rządy kontynuowane, albo są wywracane do góry nogami i powiedziałbym, wszystko się zaczyna od początku. I my w tej chwili po raz kolejny, ten nowy rząd, stanie przed takim dylematem. Które projekty poprzedniego rządu PiS-u kontynuować, a które odrzucić? Jest oczywiste, że wszystkich nie będzie kontynuował, bo wtedy niczym by się nie różnił od poprzedniego rządu. Natomiast chodzi o to, że zarysowała się w Polsce zbyt daleko idąca skłonność do wyrzucania wszystkiego, co zrobili poprzednicy, do kosza i zaczynania wszystkiego od nowa. I to nam w pewnych obszarach bardzo zaszkodzi. I powiem o takich dwóch, które są absolutnie najważniejsze. Jeden obszar to jest obszar, który został zaniedbany przez ostatnie kilkanaście lat w sposób dramatyczny i obciąża to wspólnie i rządy Platformy i rządy PiS-u, można dyskutować, które bardziej do białego rana i nie dojdziemy, to jest energetyka. W tej chwili są sztucznie utrzymywane ceny prądu i
analitycy mówią, że jeśli te dopłaty, które zostały przez rząd PiS-u wprowadzone, które sztucznie obniżają te ceny, jeśli one nie zostaną utrzymane, to prąd od 1 stycznia powinien podrożeć o mniej więcej 70%. A to nie koniec, ponieważ nasze elektrownie są nie tylko, że oparte na węglu, ale przede wszystkim są w dramatycznie złym stanie technicznym. I to już nie jest tylko kwestia, czy my dalej chcemy je na węglu opierać, czy nie chcemy, tylko to jest kwestia tego, czy uda się w ogóle utrzymać, że tak powiem, moce produkcji tej energii wystarczające dla dalszego rozwoju kraju. A jeżeli nie, to czy będziemy mamy wystarczające sieci przesyłowe, żeby importować ten prąd. I to są sprawy fundamentalnie ważne. I teraz rodzi się pytanie, ponieważ rząd PiS-u w końcu u schyłku swoich rządów dostał przyspieszenia w kwestiach po latach zastanawiania się, no, gdzie budować te elektrownie jądrowe. W końcu zaczęło się coś w tej sprawie dziać, podpisano różnego rodzaju kontrakty. I byłoby fatalne, gdyby przez następny ten rząd, który w tej chwili, za chwilę się utworzy, to wszystko było wyrzucane do kosza, byśmy zaczynali wszystko od nowa, tak jak to zrobił rząd PiS-u w 2015 roku z różnymi projektami, które zaczęły rządy Platformy. Bo tam to wszystko uznano za złe, wyrzucono do kosza, no ale straciliśmy ileś lat. I nas już, my już w tej chwili nie możemy pozwolić na kolejną utratę kolejnych lat, bo po prostu nam się system energetyczny załami. I druga rzecz, dotyczy oczywiście obronności. Ja tu jestem akurat optymistą. Ja nie uważam, że Putin wygra w Ukrainie i że za chwilę rzuci się na Polskę i kraje bałtyckie, choć nie mogę tego wykluczyć. Więc nie mówię tego po to, że uważam wszystkie te kontrakty zbrojeniowe, które rząd PiS-u zawarł, za błędne. Przeciwnie, uważam, że Polska musi sobie zbudować silniejszą armię. Tylko że no właśnie, po pierwsze ten nowy rząd będzie musiał podjąć decyzję, czy wszystko kontynuuje, czy tylko część tych kontraktów zbrojeniowych, które rząd PiS-u zawarł. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa związana z kosztami tego. Znaczy najwyższa pora zacząć mówić Polakom, czego rząd PiS-u odmawiał mówienia. Epatował nas, że będziemy mieli największą armię lądową w Europie, tylko nie chciał powiedzieć, ile to będzie kosztowało. Ja liczę, że ten nowy rząd nam to powie. Bo tu niektórzy mówią, no tak, chcą nas rozbroić, chcą nas wyrwać, wydać na pastwę Putina. Tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że potężna armia potężnie kosztuje. Ja byłem na takiej konferencji, ja nie jestem specjalistą od tego, ale byłem na takiej konferencji jakiś czas temu, gdzie się wypowiadali specjaliści i uświadomiono mi rzecz na pierwszy rzut oka, jak się bliżej zastanowić, to jest oczywiste, ale jak tak się zwykle o tym myśli, to się ma nam głównie przed oczami cenę jakiegoś rodzaju uzbrojenia, tak jak kupujemy samochód, tak? I on kosztuje jakąś kwotę. Kupujemy czołg, kupujemy samolot. Ale doskonale Państwo wiecie, którzy macie samochody, że samochód później też kosztuje, nie tylko sama cena zakupu. Problem w tym, że z większością rodzajów uzbrojenia jest nieco inaczej niż z samochodem. Mianowicie utrzymanie samochodu powiedzmy 10, 15 czy nawet do 20 lat po tym, jak go kupiliśmy, nie kosztuje w stanie czynnym, sprawnym i tak dalej, nie kosztuje aż tyle, ile kosztuje utrzymanie w stanie gotowości tych, zwłaszcza nowoczesnych rodzajów uzbrojenia. I co się okazuje? Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy to dotyczy wyrzutni rakiet, czy to dotyczy samolotu, czy czołgu, czy innych tego typu śmiercionośnych narzędzi. To oczywiście w każdym przypadku ten koszt utrzymania tego w stanie gotowości przez, szacuje się, do 20-30 lat, to jest takie założenie, że to ma służyć, jest różny. Natomiast jak się weźmie średnią z tych wszystkich rodzajów uzbrojenia, to się okazuje, wedle tego, co ci specjaliści mówili, że koszt zakupu to jest mniej więcej 27% całości kosztów utrzymania tego rodzaju, tak mówię, średnio różnych rodzajów broni przez najbliższe 30 lat. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli kupujemy coś za miliard dolarów na przykład, to utrzymanie tego czegoś przez następne 30 lat będzie nas jeszcze kosztowało kilka kolejnych miliardów dolarów.
I to jest ta w stanie gotowości, no bo po co nam broń, która się do niczego nie nadaje, tak? Ona musi być sprawna. To jest pewien aspekt problemu, na który się nie zwraca uwagi, czy nie zwracało wystarczającej uwagi. I ja nie mówię tego po to, żeby powiedzieć, że to wszystko było złe, błędne i może przesadzone, tylko po to, żebyśmy mieli świadomość, że to będzie kosztowało. To jest coś, co też wymaga zatem refleksji, przemyślenia i no, pewnego, powiedziałbym, namysłu ze strony tego nowego rządu, który powstanie. I takich problemów jest całe mnóstwo. Teraz chciałbym powiedzieć odejść trochę od tych kwestii bieżących, do których oczywiście wrócę chętnie, jeśli będziecie Państwo chcieli posłuchać w formie pytań, to z przyjemnością też o tym coś powiem w różnych kwestiach. Chcę powiedzieć jeszcze o sprawach, które się ewidentnie nie udały, bo jak dotąd ja mówiłem raczej o sprawach, które się nam udawały. Udało nam się dość dobrze z gospodarką, udało nam się całkiem dobrze, jeśli chodzi o, powiedziałbym, położenie geopolityczne, bo weszliśmy do NATO, weszliśmy do Unii Europejskiej, staliśmy się częścią Zachodu i to taką właśnie coraz zamożniejszą. Natomiast znacznie gorzej nam poszło z niektórymi obszarami funkcjonowania państwa. I tu powiem o dwóch, choć jest ich więcej, w których, no, moim zdaniem nie mamy się czym chwalić. Pierwszym jest edukacja. Uważam, że jedyny sukces, którym się chwalono w III Rzeczpospolitej i w sensie statystyki, to jest sukces niebywały, to jest oczywiście ilość młodych ludzi, którzy najpierw zaczęli uzyskiwać średnie, a później wyższe wykształcenie. Myśmy w pewnym momencie przekroczyli tak zwany 50-procentowy wskaźnik skolaryzacji na poziomie szkolnictwa wyższego. To znaczy, że ponad 50% młodych ludzi podejmowało różnego rodzaju studia wyższe. To był jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej, już nie mówiąc o skali świata. I niby to wspaniale, tylko że jakby nikt nie zwrócił uwagi, że są dwa aspekty tego problemu, troszkę mniej sympatyczne. A mianowicie pierwszy, że umasowienie zawsze powoduje obniżenie poziomu i to jest z każdą produkcją. To nie jest przypadkiem, że to dotyczy luksusowych towarów, które są produkowane w jakichś manufakturach, są na niezwykle wysokim poziomie, a jak się zaczyna to produkować już w milionach sztuk, a produkcja fabryczna zazwyczaj jakość spada. I podobnie jest z edukacją, bo to jest najbardziej złożony produkt, znacznie bardziej złożony od nie wiem, torebki damskiej czy nawet samochodu, prawda? No ale nie jest przypadkiem, że te najbardziej luksusowe samochody, nie wiem, Lamborghini czy Rolls-Royce są produkowane w małych seriach. I to nie tylko dlatego, że one są takie drogie, ale także i dlatego, że ich wykonanie jest bez porównania wyższe jakościowo od takiego seryjnego samochodu, prawda? I podobnie jest z edukacją. Podobnie jest z edukacją. Myśmy umasowili edukację, no ale na cenę obniżenia poziomu z prostego powodu, bo nagle przy tych wykładowców, tych wszystkich, nam nie przyrosło tak, jak to przyrosło tych studentów. No więc jest oczywiste, że jeżeli mamy wykładowcę na jednego na 10 studentów, to jest w stanie im przekazać więcej, niż jak ma z tych studentów 100, prawda? I to jest więcej ten mechanizm. No ale do tego doszedł jeszcze drugi element, jeśli chodzi o edukację. To są te nieustanne reformy, które szły moim zdaniem pod prąd zmian cywilizacyjnych. Mianowicie w istocie rzeczy w XXI wieku młodzi ludzie na powszechną skalę i słusznie, zresztą wszyscy, także i starsi, ale przede wszystkim młodzi zaczęli korzystać z internetu jako źródła informacji o świecie. Szkoła kompletnie niemal zignorowała ten fakt, no pomijając to, że gdzieś tam kupiono laptopy, że tam, prawda, no, wprowadzono te systemy typu Librus, ocen szkolnych, że już teraz nie ma tych papierowych dzienników, które ja jeszcze pamiętam, prawda, jako uczeń, ale to jest jakby wszystko obok tego, co jest sednem sprawy. Mianowicie nie zajęto się tym, że szkoła oparta na wkuwaniu ogromnej ilości faktograficznej wiedzy wobec powszechnej dostępności internetu traci sens. Bo tak została szkoła wymyślona przez stulecia, no, że nie ma innych ogólnie dostępnych źródeł informacji poza
książkami, więc najpierw trzeba nauczyć czytać i pisać, a później niech oni tam czytają te książki. I to się sprawdzało do XX wieku, przy czym w XX wieku osiągnęło apogeum, bo upowszechniono edukację. Obowiązek szkolny był powszechny, zlikwidowano analfabetyzm, wszystkich już nauczono czytać i pisać. I fajnie, ludzie czytali, pisali się, dowiadywali różnych rzeczy. Natomiast w momencie, jak się pojawił internet, każdy z nas ma tego smartfona, to urządzenie, gdzie on pozwala sprawdzić różne rzeczy w internecie, to dalsze ładowanie tej faktograficznej wiedzy do głowy, tak jak ta szkoła była wymyślona w XX wieku, mija się z celem, ponieważ ten młody człowiek ma często w różnych obszarze, dzięki dostępu do internetu, większą wiedzę od kogoś znakomicie w tej dziedzinie wyedukowanego, ponieważ jest w stanie szybko sprawdzić różne informacje w sieci, a ja polegam, czy taka inna osoba, włącznie na swojej głowie. No tak, tylko w takim razie, czy to znaczy, że szkoła już w ogóle nie ma sensu? Nie, oczywiście, że ma, dlatego że w tym internecie jest mnóstwo informacji półprawdziwych, nieprawdziwych, i w związku z tym szkoła dzisiaj powinna być skoncentrowana na uczeniu młodych ludzi selekcji informacji, które są w internecie. Czyli ich analizy, porównywania, czyli mówiąc krótko, nie uczenia się, no, przenieśmy to najbliższą dla mnie sferę czy dziedzinę, czyli naukę historii. Nauka historii nie może się koncentrować na wkuwaniu kolejnych dat, nazw, nazwisk, kolejnych królów, wodzów, układów pokojowych i tak dalej, ponieważ to nie ma większego sensu, nie tylko dlatego, że większość i tak to natychmiast zapomina. Oczywiście pasjonaci mogą zapamiętywać, co chcą, tak? Ale dla przeciętnego młodego człowieka, który kończy swoją edukację historyczną na maturze, czy tam pod koniec liceum, bo nie musi przecież tej historii zdawać tej matury, może, ale historię gdzieś tam w tej szkole średniej ma, on tak naprawdę powinien być nauczony analizy rozumienia procesu historycznego, czyli inaczej mówiąc właśnie tego, co się nazywa mechanizmem przyczynowo-skutkowym różnych wydarzeń na różnych wybranych przykładach, tak żeby sobie w stanie wyobrazić, jak coś ma związek z czymś i coś z czegoś wynika, a nie katowany kolejnymi datami, nazwami, nazwiskami, które, jak mówię, on i tak w tym smartfonie może wyciągnąć, za chwilę mnie pokonać, chociaż ja teoretycznie jestem profesorem historii i powinienem wszystko wiedzieć, a on smartfonem znacznie szybciej znajdzie te wszystkie faktograficzne informacje, tylko on ich nie potrafi powiązać ze sobą, zrozumieć, co ma jaki związek z czym, co z czego wynika. Tego powinna uczyć szkoła, nie tylko oczywiście w odniesieniu do historii, ja to podaję jako przykład dla mnie najbliższy, ale to dotyczy tak naprawdę wielu pozostałych przedmiotów. I tutaj sprawa została rzeczywiście, powiedziałbym, pogrzebana przez kolejne wojny, kolejnych oszalałych, nie, celowo używam takich mocnych słów, bo naprawdę ci ludzie zaszli mi za skórę, różnych pseudoreformatorów polskiej edukacji, którzy likwidowali gimnazja, wprowadzali gimnazja. To wszystko było bez sensu, bo to było kłócenie się o kształt szklanki, czy szklanka jest lepsza taka, czy inna, czy bardziej kanciasta, czy bardziej okrągła, a nie jest sedno sprawy, co ma być w tej szklance. I to jest ta istota sprawy. Polska szkoła zatem została w sensie ilościowym, odniosła wielki sukces, naprodukowaliśmy armię magistrów, natomiast to oni mają w głowie, no niestety niewiele mają w głowie. Ale za to aspiracje mają duże, bo to jest ta druga strona tego właśnie wykreowania armii ludzi z wyższym wykształceniem. Bo dlaczego ci ludzie w ogóle chcieli ten wysiłek podejmować? No bo jednak studia wyższe, nawet przy tym obniżonym poziomie, wymagają jakiegoś wysiłku, a nie jak to w wielu krajach po maturze czy jakimś tam dwuletnim szkole policealnej się szło do pracy. No bo oni mieli nadzieję, że oni obejmą różne ważne stanowiska, tak? No wiadomo, wyższe studia to będzie kierownikiem, prezesem, dyrektorem, naczelnikiem. No a tu się nagle okazało, że nie ma tylu tych stanowisk kierowniczych, bo dla takiej armii absolwentów. Więc w istocie rzeczy wyprodukowano też całą masę ludzi sfrustrowanych, którzy nie dostali tej nagrody, którą mieli dostać. No bo z góry było wiadomo, że jej nie dostaną, bo nie ma takiej ilości tych stanowisk. I w związku z tym tutaj dokonano pewnego oszustwa, niestety. I teraz jest pytanie, co z tym dalej? No, to jest dobre pytanie i na końcu na nie odpowiem. A drugi taki obszar to oczywiście służba zdrowia, którą oczywiście wtopiono na przestrzeni 30 lat gigantyczne pieniądze.
I to nie jest tak, że to nie przyniosło żadnego efektu. No nie, wiele szpitali wygląda zdecydowanie lepiej, jest tam sporo nowoczesnego sprzętu, natomiast powiedzmy sobie jasno, to nie nadąża za potrzebami i nie będzie coraz bardziej nadążało z prostego powodu. Zaczęliśmy się, to jest nasza największa porażka z wszystkich, zaczęliśmy się dramatycznie starzeć jako społeczeństwo, jako naród. I ta katastrofa demograficzna, którą wielu przepowiadało już od lat 90., w tym nie kryję ja, ale to akurat nie przypisuję sobie jakiejś szczególnej roli, bo wielu innych mądrzejszych ode mnie o tym krzyczało i biło na alarm, że Polska zaczyna się dramatycznie starzeć, to już się dokonało i tego już nikt nie odkręci. Ostatnia próba zrobienia czegoś z tym to był program 500+, i nawet jego autorzy w końcu przyznali półgębkiem, że no niestety demograficznego efektu on nie przyniósł, no za to wyrównał różnice społeczne, pomógł najuboższym i to jest prawda, tak. Program 500+ odegrał pozytywną rolę jako program zmniejszenia różnic majątkowych i pomocy dla najuboższych Polaków. I tu się sprawdził. Ale roli demograficznej nie odegrał żadnej praktycznie. Dlaczego? Bo już było za późno. Już było za późno z wielu powodów i też ilości kobiet, które mogły mieć dzieci i pewnych zmian kulturowych. W związku z tym tak naprawdę Polska się będzie dramatycznie starzeć, a zatem będzie dramatycznie przybywało pacjentów w służbie zdrowia. I teoretycznie podjęto pewne działania, żeby jakoś temu zaradzić, potworzono ogromną ilość szkół dla medyków, ale to się obawiam skończy tak jak wcześniej mówiłem, to znaczy poziom tych szkół. Nie da się po prostu tak skokowo wyprodukować więcej lekarzy, utrzymując ich dotychczasowy poziom. To się odbije na po prostu niższym poziomie tych kadr medycznych, które za kilka lat zaczną opuszczać mury polskich uczelni, gdzie na masową skalę rzeczywiście teraz potworzono wydziały medyczne. I to jest rzecz, której się nam nie udało zrobić. Tu na pocieszenie mogę Państwu powiedzieć jedno, że to się właściwie nigdzie nie udało. To znaczy nigdzie na świecie, nawet w krajach od nas bogatszych, publiczna służba zdrowia nie działa za dobrze. Dlaczego? No bo to jest potwornie skomplikowane i kosztowne. I my z tym będziemy mieli ogromny problem w przyszłości. No i teraz już przechodząc do podsumowania tego mojego wystąpienia, chcę powiedzieć o pewnych pomysłach na przyszłość. No więc pomysłów na przyszłość na razie niewiele się pojawiło, ale tak się składa, że jeden się pojawił i właśnie książka, która tutaj jest przede mną, jest taka książka, która się ukazała w tym roku. To jest dzieło 28 ludzi, w tym i moje. Ja jestem jednym z 28 współautorów tej książki. Książka Umówmy się na Polskę. To jest dzieło stowarzyszenia, które się nazywa Inkubator Umowy Społecznej. I to słowo umowa społeczna jest kluczem do tej propozycji. Mianowicie w tej książce jest zarysowany pomysł zawarcia nowej umowy społecznej w Polsce. Trochę na wzór takiej, którą żeśmy zawarli w roku 89. Która jest kojarzona oczywiście z okrągłym stołem, który ma w Polsce bardzo złe u wielu oceny. Moim zdaniem nie do końca słusznie. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego że ten okrągły stół był tylko pewnym etapem rozwojowym, nie był żadnym całościowym projektem. Tak naprawdę prawdziwą umowę społeczną myśmy zawarli w roku 97, uchwalając nową konstytucję, którą Polacy zatwierdzili w referendum, choć przykre to jest i to jest jeden z paradoksów polskiej polityki, że ta konstytucja, co teraz się objawiło choćby przy ostatnim referendum, powiada, że wiążące jest tylko to referendum, w którym bierze udział ponad połowa uprawnionych. No, w tym nie wzięło ponad połowa, więc wyniki tego referendum nie są wiążące, ale paradoksalnie to referendum z 97 roku też nie miało frekwencji 50%. I tak naprawdę można by, czyli konstytucja wprowadziła mechanizm, którego sama nie spełniła. Bo to tam w tej konstytucji jest przecież zapis o tym, że musi być ponad 50% uczestników, żeby konstytucja, żeby wyniki referendum były wiążące. Ale sama konstytucja została uchwalona właśnie i zatwierdzona bez tego wymogu, ponieważ autorzy ustawy z 92 roku o trybie uchwalania konstytucji byli większymi pesymistami i nie wprowadzili tam takiego zapisu, że musi być ponad 50% frekwencja i rzeczywiście w 97 roku, kiedy było to referendum, nie było tej frekwencji. Ale to taka dygresja. Natomiast wracam do tego pomysłu zawartego w tej książce. Otóż ten pomysł zakłada istotną przebudowę Polski,
ustroju Polski w oparciu o takie fundamentalne założenie, że Polacy się od siebie bardzo różnią, czego efektem jest ta wojna polsko-polska, polaryzacja i tak dalej. I chodzi o to, żeby próbować osłabić znaczenie tego czynnika różnicującego poprzez coś, co nazywamy strategiczną decentralizacją państwa. A mianowicie istota tego pomysłu sprowadza się do tego, że rząd centralny, ten w Warszawie, oddałby na rzecz samorządów wojewódzkich część swoich kompetencji, na przykład dotyczących sfery edukacyjnej. Nie byłoby już ministra w Warszawie, który by narzucał, czego mają uczyć w szkołach w Rabce i w Nowosądeckim i generalnie w województwie małopolskim i zachodniopomorskim i prawda, podlaskim i dolnośląskim, tylko to byłaby decyzja władz regionalnych. Ponieważ wyraźnie widać, że Polacy się różnią swoimi, powiedziałbym, poglądami w wielu sprawach i oczywiście to nie jest tak, że to są tak, że na przykład konserwatyści siedzą tylko na Podkarpaciu i na Podlasiu, a zwolennicy lewicy tylko w zachodniopomorskim. Tak nie jest. Ale jednak jak patrzymy na dowolne wyniki wyborów od lat 90. aż po te, które mieliśmy 15 października, to widać, że na Podkarpaciu i Podlasiu przeważają zwolennicy konserwatywnej prawicy, a na zachodniopomorskim zwolennicy lewicy i liberałów. I teraz pomysł jest taki o to, że nie mielibyśmy już jednego modelu szkolnictwa. Oczywiście byłby pewien minimalny zachowany próg, choćby po to, żeby jak rodzice się przenoszą z jednego województwa do drugiego z dziećmi, żeby nagle się nie okazało, że to jest kompletnie niekompatybilne. No ale ponieważ rodzice się przenoszą też często z dziećmi do innego kraju, gdzie jest kompletnie inny program nauczania i język też jest inny, w którym jest to nauczanie, jakoś te dzieci sobie dają radę, no to zakładam, że tu też by sobie dał radę. Ale do czego zmierzam? Otóż zmierzam do tego, że ten system, ja to podaję tylko na przykładzie edukacji, pozwoliłby, że się części nie podoba, to za chwilę będziemy dyskutować o tym. Ja rozumiem, że to się części nie podoba. Ten system dawałby szansę na zbudowanie różnych systemów edukacyjnych, które by ze sobą rywalizowały. To znaczy w tym sensie, że po pewnym czasie, myślę, że około 10 lat, byśmy zobaczyli, w którym regionie ci absolwenci sobie lepiej radzą na rynku pracy. I zakładam, że wtedy te inne regiony zaczęłyby podpatrywać tych, którzy sobie lepiej radzą. Ja dzisiaj jak wieloma rozmawiam specjalistami od edukacji, pytam, a skąd byście chcieli wziąć doświadczenia dla naszego systemu edukacyjnego, to stale słyszę na przykład, że z Finlandii. Bo Finlandia ma ponoć według tych różnych rankingów taki fenomenalnie dobry system edukacyjny. I czemu nie? Niech sobie w jednym województwie skopiują model fiński, ale w innym niech zastosują inne rozwiązania. Zobaczymy po 10 latach, co się w Polsce sprawdza najlepiej, ponieważ ja nie wierzę w jeden uniwersalny model edukacji. Uważam, że są potrzebne różne modele edukacji i one nam dają szansę na właśnie efekt pomiędzy 10 latach. Widzimy, co działa lepiej. Oczywiście ktoś może wierzyć, że to jest złe, bo musi być ten nasz minister, który ma świetny pomysł i on to narzuci całej Polsce. No tylko, że przez ostatnie 30 lat to się umiarkowanie sprawdzało. I podobnie jest z całym szeregiem innych kwestii. Oczywiście to nie oznacza, jak niektórzy twierdzą, przemiany Polski w państwo federalne. Bo na czym polega istota? Bo oczywiście są takie kraje, no, nasz sąsiad zachodni, Republika Federalna Niemiec, jest złożona z landów. Mamy Stany Zjednoczone Ameryki, złożone ze Stanów. Różnica polega na tym, że tamte państwa mają strukturę, w której rząd centralny, czy władza z centrali, nie może w pewnych obszarach w ogóle ingerować w to, co się rozstrzyga na poziomie czy to landu, czy to stanu. Natomiast w tym systemie, o którym my mówimy, wszyscy ci, którzy się obawiają, że to by doprowadziło do narastania separatyzmów, do jakichś wojen wręcz między regionami, chcę uspokoić, mianowicie my widzimy nową rolę dla prezydenta Rzeczpospolitej. Właśnie szukając dla niego innego obszaru, żeby on nie wojował stale z rządem o politykę zagraniczną, politykę obronną i o parę jeszcze innych kwestii, my byśmy chcieli, żeby prezydent był
strażnikiem jedności Rzeczpospolitej, czyli zamiast się zajmować polityką zagraniczną i obronną, niech się tym zajmuje rząd w Warszawie na wyłączność, prezydent się zajmuje nadzorem nad tymi regionami, żeby one się nie rozbrykały. I on ma tutaj władzę uchylania decyzji władz lokalnych, jeżeli one by szły za daleko w jakimś kierunku niezgodnym z punktu widzenia spójności państwa. I w ten sposób, można powiedzieć, rozwiązujemy ten defekt, o którym mówiłem wcześniej, ponieważ już nie ma pola starcia prezydenta z rządem centralnym, ponieważ rząd centralny ma swoje ściśle określone sfery, te najważniejsze, no właśnie związane z polityką obronną, polityką zagraniczną, ale też na przykład polityką energetyczną i tymi wszystkimi obszarami, których nie można rozwiązywać lokalnie, bo one są na tyle złożone, skomplikowane albo ważne z punktu widzenia spójności państwa, że muszą być rozwiązywane w skali całego kraju, ale tam, gdzie to się da zregionalizować, tam przejmują to władze lokalne, a zarazem te władze lokalne są pilnowane przez prezydenta Rzeczpospolitej, który ma też zatem swój ogromny zakres władzy, bo jest strażnikiem jedności Rzeczpospolitej. I to jest sedno tego pomysłu opisanego w tej książce. Oczywiście ja to uprościłem, skróciłem, tam jest całe mnóstwo różnych rozwiązań ustrojowych, o których tu nie opowiadałem. Tam między innymi jest wprowadzony, jako tytułem ciekawostki podam Państwu, jeden taki nowy mechanizm, a mianowicie my przewidujemy, jak mówię, to jest pewna propozycja do dyskusji, ale mamy taką instytucję jak Senat w Polsce, który jest niczym innym jak taką kopią Sejmu, trochę mniej udaną, wszyscy to właściwie nie wiedzą po co to jest, bo to wymyślono przy okrągłym stole, mogę wyjaśnić dlaczego, ale tak naprawdę on został, ale tak, to jest taki ni to Sejm, no bo słabszy od Sejmu, no widzieliśmy teraz przez ostatnie 4 lata, opozycja kontrolowała Senat i właściwie jedyne co mogła zrobić, to opóźniać o miesiąc te PiSu różne ustawy, które i tak je przeprowadzał, miał swojego prezydenta i większość w Sejmie. Właśnie po co ten Senat w tej formie? Otóż w naszej formule Senat się zmienia w reprezentanta owych zregionalizowanych województw, mianowicie w tym województwie takim zdecentralizowanym najważniejszą osobą jest marszałek województwa, my go nazywamy wojewodą, wojewoda samorządowy, który może być albo wybierany przez, tak jak prezydent Rzeczpospolitej, przez wszystkich mieszkańców województwa, albo przez sejmik województwa, to już w zależności od tego, jak sobie w danym województwie zdecydują. Ale ten wojewoda samorządowy jest z urzędu senatorem Rzeczpospolitej. I senat zamienia się w reprezentację tych regionów, a więc, ale teraz uwaga, to jest właśnie istota tej propozycji, nie jest tak, że każdy ma równy głos w tym senacie. Nie, ma tak zwany głos ważony, zależny od liczby mieszkańców województwa. Czyli jest jasne, że senator z województwa mazowieckiego, wojewoda mazowiecki, to jest, czy śląski, to są te najludniejsze województwa, jego głos w tym senacie jest znacznie ważniejszy niż województwa opolskiego, którego wojewoda to jest najmniejsze województwo, najmniejszą liczbą mieszkańców. Także to tytułem przykładu podaję, jakie tam są rozwiązania w tej książce zaproponowane. I jak mówię, to nie jest tak, że to jest jakieś Pismo Święte, że to jest Biblia, że my to traktujemy jako cudowny pomysł. Przeciwnie, tam są różne spory także między autorami tej książki. Wśród tych autorów są zarówno ludzie uważający się za konserwatystów, jak i za liberałów, jak i narodowców i ludzi lewicy. Jest to bardzo spluralizowane grono autorów, natomiast przekonane o jednym, że dotychczasowy model ustrojowy się wyczerpuje. Jeżeli Polska się ma zacząć, ma się dalej rozwijać przez kolejne 3 dekady, tak jak przez minione 3 się rozwijała przy tym systemie, mimo jego różnych wad, to powinniśmy zacząć dyskusję na temat reformy ustrojowej, bo podłoża tego pomysłu leży przekonanie, że takie przeformatowanie ustroju osłabi owo natężenie wojny polsko-polskiej. Oczywiście niektórzy mówią, że będzie dokładnie odwrotnie. Krytycy tego projektu mówią, nie, to właśnie te różnice spowodują, że po jakimś czasie Wielkopolska będzie z Mazowszem wojnę toczyła. Ja w to nie bardzo wierzę, o co miałaby toczyć. No ale rzeczywiście to już nie jest mój problem. Niech ci, którzy się z tym nie zgadzają, podnoszą te argumenty. Oczywiście wszystko ma swój kij, ma 2 końce. Ten projekt też ma swoje liczne wady. I dla mnie na przykład osobiście najistotniejszą wadą tej zwiększenia kompetencji władz regionalnych jest wzmocnienie różnego rodzaju lokalnych patologii, bo wiemy doskonale, że są tak zwane różne układy lokalne,
które są często niezwykle silne. I myślę, że rządy w Warszawie zmieniają, a pewne lokalne układy tkwią i dalej funkcjonują. I ja na to wymyśliłem, nie powiem, że panaceum, bo nie ma panaceum, nie ma cudownych lekarstw, ale wymyśliłem pewien mechanizm, on też jest opisany w tej książce, na którym mi bardzo zależy, bo ja mało, znaczy nie jestem przeciwnikiem Najwyższej Izby Kontroli, nie jestem przeciwnikiem CBA w rozumieniu służby antykorupcyjnej, nie jestem przeciwnikiem różnego rodzaju mechanizmów policyjnych, których zadaniem jest pilnowanie, żeby nie dochodziło do różnego rodzaju nadużyć władzy lokalnie, zwłaszcza jak tą władzę wzmocnimy. Natomiast nie kryję, że dla mnie kluczem są lokalne media. I dlatego w tym projekcie jest też przewidziane zbudowanie instytucji centralnej, którą nazywam Instytutem Mediów Lokalnych. Zresztą nazwa nie jest istotna. Istotne jest, co by ta instytucja miała robić. Otóż tak jak jest kadencja pięcioletnia władz samorządowych i są wybierani na 5 lat, za chwilę będziemy mieli te kolejne wybory wiosną, gdzie będziemy wybierać wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, sejmiki, rady gmin i tak dalej, tak ta instytucja przydzielałaby na tą pięcioletnią kadencję granty mediom lokalnym, czyli różnego rodzaju lokalnym portalom, telewizjom, gazetkom, chociaż gazetki schodzą już coraz bardziej na drugi plan, na funkcjonowanie przez 5 lat. Dostawaliby te pieniądze z Warszawy po to, żeby być absolutnie niezależnymi od władz lokalnych. Żeby patrzyli tym władzom lokalnym na ręce. Ponieważ ja uważam, że jeżeli ludzie chcą wybierać w kółko tych samych liderów, tych samych prezydentów, wójtów i burmistrzów, mają prawo, ale powinni być poinformowani, co ci ludzie robią, a powinni być poinformowani przez dziennikarzy, którzy są finansowani niezależnie, nie przez tego wójta, burmistrza, czy prezydenta, czy jego znajomych, kolegów, prawda? Tylko mają zagwarantowane środki z Warszawy, niezależne od lokalnych układów. Jeżeli oni będą informować, a ludzie i tak będą uznawali, że im to nie przeszkadza, albo to, co oni opisują, nie skłania do tego, żeby nie poprzeć kogoś, będą sobie dalej wybierać te same władze, to już jest ich wybór. Ale uważam, że ludziom się należy prawo do rzetelnej informacji, a to jest jedna z największych słabości kolejnych III Rzeczpospolitej, zanik mediów lokalnych. Bo jeszcze w Warszawie, w tych największych miastach, jeszcze są jakieś media w miarę niezależne, które patrzą władzy na ręce. Ale im się schodzi bardziej w dół, tym jest gorzej z tymi mediami. No, nie można oczekiwać, że te wielkie portale czy te wielkie telewizje z Warszawy się będą zajmować sytuacją w maleńkich miejscowościach. Tym się mogą zająć tylko lokalne media, ale one muszą mieć finansowanie właśnie niezależne od jakichkolwiek układów lokalnych. I to jest taki mój sposób, taka moja propozycja na złagodzenie tych różnych zagrożeń związanych z daniem większej ilości kompetencji władzom lokalnym. To tyle, jeśli chodzi o to przedstawienie tego projektu, o którym mówiłem, zawartego, jak mówię jeszcze raz, w tej książce Umówmy się na Polskę. Myślę, że w tym momencie postawię kropkę i teraz chętnie odpowiem na Państwa pytania, wątpliwości, czy to dotyczące tego, o czym mówiłem przez tą godzinę ponad, ewentualnie chętnie odpowiem na pytania także dotyczące innych kwestii, czy to historycznych, czy politycznych. Proszę mnie nie pytać oczywiście o operę włoską i różne tego typu rzeczy, bo na tym się nie znam, więc będę odpowiadał w zależności od mojej kompetencji w danej sprawie. Tak, myślę, że Pan będzie podawał. Panie profesorze, wspomniał Pan w swoim wykładzie, że odniesie się Pan do okrągłego stołu. Tak. No bardzo proszę, bo tak. Ma Pan zdaje się troszkę inną opinię na temat ogólnie krążącej w Polsce opinii na temat okrągłego stołu. I drugie pytanie na temat edukacji. Proszę uprzejmie mi powiedzieć, że jeżeli będzie ta edukacja zróżnicowana na zasadzie w każdym landzie, powiedzmy zachodniopomorskim, będą się czego innego uczyć na innym poziomie, bo będzie to uzależnione od polityki tamtej, prawda, od zapotrzebowania społecznego, to jak będą wyglądały egzaminy wstępne na przykład do kolegów medyków w Krakowie albo na Uniwersytecie Jagiellońskim? Tak. Bo będą różne.
Tak. Więc po kolei, prawda? Jeśli chodzi o okrągły stół, to ustalmy, że nie ma żadnego jednego obowiązującego poglądu w tej sprawie. Nie było i nie będzie. W bardziej rozbudowanej formie na temat okrągłego stołu polecam na moim kanale YouTube'owym Dudego Historię, cały odcinek o okrągłym stole, gdzie mówię przez pół godziny ponad na ten temat. A w największym skrócie mój pogląd jest taki oto, że okrągły stół był próbą przedłużenia rządów komunistycznych przez ekipę generała Jaruzelskiego, która potrzebowała wsparcia Zachodu dla właśnie dokonania pewnych zmian ekonomicznych, a Zachód cały czas domagał się od ekipy generała Jaruzelskiego, żeby zacząć rozmowy z Wałęsą i jego otoczeniem. I teraz na czym istota tego pomysłu władz polegała? Otóż na tym, żeby stworzyć nowe centrum władzy, którym nie miał być już pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, tylko miał się stać prezydent Rzeczpospolitej, ponieważ zdecydowano, że trzeba reaktywować ten urząd. I chodziło o to, żeby opozycja, ale także Kościół, którego przedstawiciele zostali zaproszeni do Okrągłego Stołu, uwiarygodnili ten proces przed Zachodem, że oni też to popierają, że teraz już Polską nie będzie rządził pierwszy sekretarz KCPZPR, tylko prezydent Rzeczpospolitej wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i mający powstać Senat. Przy czym jeśli chodzi o Sejm i Senat, z góry w ekipie Jaruzelskiego założono, że dojdzie do podzielenia mandatów i do Sejmu, i do Senatu, przy czym w Sejmie, który miał być ważniejszy, większość będą mieli PZPR i jej sojusznicy, a opozycja mniejszość, a w Senacie będzie odwrotnie. I to, co się udało wynegocjować w Magdalence, bo to tam były te najważniejsze ustrojowe negocjacje, to, że strona opozycyjna przeforsowała, że nie będzie z góry podziału mandatów do Senatu, tylko będą całkowicie demokratyczne wybory do Senatu. Ale w zamian za to zgodziła się na tego superprezydenta, jak go nazywam, więc urząd prezydenta z ogromnymi uprawnieniami. I to jest istota kontraktu Okrągłego Stołu, czyli kontrakt Okrągłego Stołu miał de facto sprawić, że dalej Polską miał rządzić generał Jaruzelski, co najmniej przez 6 lat, bo taka miała kadencja prezydenta i taka była uchwalona, później zmiana konstytucji, taka była kadencja prezydenta. Co najmniej przez 6 lat Polską będzie rządził Jaruzelski, ale już nie jako pierwszy sekretarz, tylko jako prezydent. Tylko że wybory czerwcowe, które były konsekwencją Okrągłego Stołu, przyniosły tak negatywny dla PZPR skutek, tak, że ten cały kontrakt się zaczął sypać. On się po prostu zaczął sypać, w rezultacie czego tak naprawdę w jesienią 1989 roku, kiedy powstał rząd Mazowieckiego, ten kontrakt został już okrągłostołowy w większości unieważniony. Natomiast to, co budzi zawsze największe emocje, to jest oskarżanie Okrągłego Stołu, że tam uchwalono czy zagwarantowano jakieś gwarancje bezpieczeństwa, przywilejów dla komunistów. No więc proszę panią, to by miało sens, te gwarancje, gdyby oni oddawali władzę. Natomiast Okrągły Stół nie zakładał żadnego oddawania władzy przez komunistów. I to jest podstawowy model. Nie można, jeżeli my się umawiamy, wie pani, że ja na przykład będę sprzedaję pani dom, tak, i daję pani gwarancję, że w tym domu te rury są w porządku i tak dalej, że infrastruktura jest w porządku. No i pani chce ode mnie na piśmie tych gwarancji. No tylko problem polegał na tym, że ja pani tego domu nie sprzedawałem, tylko ja pani go dzierżawiłem po prostu. Czyli dalej miałem zostać właścicielem, a później się okazało, że jednak nie będę tym właścicielem. Czyli inaczej mówiąc, ja bym nie potrzebował żadnych gwarancji od pani, czy pani ode mnie, w sytuacji, w której zakładam, że ja dalej jestem właścicielem. Mówię, Jaruzelski miał dalej rządzić Polską. I to jest istota sprawy, której większość ludzi oskarżających Okrągły Stół o właśnie jakieś, o tak naprawdę o zaniechania, które były później efektem działania kolejnych rządów. Bo oczywiście to nierozliczenie PRL-u jest faktem, w sensie procesów i różnego rodzaju działań, tylko że to jest rezultat działań kolejnych rządów, zwłaszcza tych do 93 roku. 4 rządów, od rządu Mazowieckiego przez rząd Bieleckiego, a zwłaszcza rząd Olszewskiego i rząd Suchocki. Dlatego, że to były pierwsze 2 rządy, które mogły
ruszyć sprawę, no tylko Polacy wybrali taki, a nie inny kształt Sejmu w 91 roku. I to jest rezultat woli Polaków. Nie tylko, że te rządy nie chciały, tylko, że Polacy wybrali taki, a nie inny skład Sejmu, gdzie były 24 partie, które się za diabła nie potrafiły ze sobą porozumieć. A później, kiedy już to wszystko Wałęsa wysadził w powietrze, który tu pewną rolę odgrywa, bo mu się wydawało, że jego partia, to tam, którą sobie wymyślił, wygra wybory, no to wygrają Sojusz Lewicy Demokratycznej. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, no to oczywiste jest, że przy tym zróżnicowaniu systemu edukacyjnego pewne minimum musi pozostać. Ale to jest, proszę Państwa, tak jak jest system międzynarodowej matury. Pewnie Pani słyszała, jest taki przez wielu krajów. I młodzi ludzie także w Polsce mogą do tego przystępować, to są wydzielone klasy w szkołach. Oni realizują program, który jest zróżnicowany w różnych krajach, ale ma pewne elementy wspólne. I posiadacz takiej matury międzynarodowej jest uznawany za dobrego kandydata na bardzo wielu uczelniach na całym świecie. Nie wszędzie, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych tego nie uznają, ale w wielu krajach i Unii Europejskiej, Azji czy Ameryki Łacińskiej to jest uznawane. I podobnie jest tutaj. To nie jest tak, że tu wszyscy będą robić, co będą chcieli. Nie. Tu będzie pewne minimum. Właśnie matura jest tym wspólnym mianownikiem. Tylko, że ta matura będzie bardzo zróżnicowana, nie będzie już taka sama dla całej Polski. I to jest istota tego pomysłu. Czyli różnicujemy maturę, ale jej nie usuwamy. Czyli nie będzie tak, że sobie na przykład w województwie, nie wiem, świętokrzyskim uchwalą, że a u nas matury nie będzie. No tak daleko to nie może iść. Więc to nie jest tak, bo to jest takie prowadzenie różnych pomysłów ad absurdum. No, każde rozwiązanie, jeśli się je przejaskrawi, jeśli się je zmaksymalizuje, no to się zamienia w swoje przeciwieństwo, pewien absurd. Więc moja propozycja nie zmierza w tym kierunku, czy nasza propozycja, żeby to poszło aż tak daleko. Także matura byłaby tutaj podobnie, że jak egzamin ośmioklasisty, bo ja już zakładam, że nie będziemy zmieniać po raz kolejny systemu i przywracać na przykład gimnazjów, bo to nie ma sensu, bo to nie sedno sprawy nie leży w tym, czy są gimnazja, czy ich nie ma. Problem jest w programach nauczania i w poziomie nauczycieli. Z jednym i z drugim jest źle. Przy czym programy nauczania jest łatwiej zmienić niż podnieść poziom nauczycieli. O tym już nie mówiłem, bo to temat na odrębny wykład. To jest ogromnie skomplikowane przedsięwzięcie, żeby odwrócić ten katastrofalny trend, który się zarysował w ostatnich kilku dekadach degradacji tego zawodu z przyczyn ekonomicznych. Bo rzeczywiście jest tak, że zawód nauczyciela był zawodem ostatniego wyboru dla bardzo wielu zdolnych absolwentów szkół wyższych. Czasem zdarzają się, ale ja ich szacuję na poziom kilka procent do głodu, są nauczyciele z powołania. Znaczy to są ludzie, którzy choć będą dostawali głodową pensję, to tak będą uczyć, bo to lubią. Ale to jest, powiedzmy sobie jasno, zawsze kilka procent do głodu. Cała reszta to by w sumie mogła robić coś innego, no ale nie robi, bo się tak ich życie potoczyło, bo coś tam. Ale oni nie mogą po prostu dostawać tak niskich pensji, ponieważ w tym nie sposób od nich więcej wymagać. Jeśli chcemy od nich wymagać, żeby oni się cały czas kształcili, byli coraz lepszymi nauczycielami, musimy im lepiej płacić. No ale to bym chciał, jak mówię, zostawić władzom regionalnym, bo może będą takie regiony, które uznają, że szkół jest za dużo, że w ogóle to my nie będziemy stawiać na edukację, tylko na coś innego. Ja bym chciał rzeczywiście zostawić to władzom regionalnym, ponieważ uważam, że są różne modele rozwoju i nie wszyscy muszą stawiać na edukację. Są regiony, gdzie na to postawią więcej, inni mniej. I to nie chodzi nawet o szkolnictwo to średnie czy niższe, chodzi o szkolnictwo wyższe. Bo tutaj tak naprawdę, dlaczego Polska nie ma uniwersytetu, który byłby w rankingach międzynarodowych wyżej? No z prostego powodu, ponieważ nie znalazł się żaden minister, który chciałby zainwestować w jakąś jedną szkołę wyższą, bo to nie jest tak, że ten ranking szanghajski to jest jakiś to jest ten najsłynniejszy ranking szkół wyższych. No. Odpowiedź jest bardzo prosta. Żeby wytypować na przykład Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, bo one mają najlepszy punkt wyjścia do tego startu i później się robi dwie zasadnicze rzeczy. Po pierwsze się ściąga za ogromne niestety pieniądze wykładowców z całego świata, w tym noblistów, za co idzie się w tych rankingach do góry, że tam noblista wykłada. I ściąga się studentów z całego świata stypendiami atrakcyjnymi. I nagle się ma ogromny wskaźnik umiędzynarodowienia szkoły wyższej. Tylko, że to wymaga pieniędzy. I nie wiem, czy skórka jest warta wyprawki. No to jest kwestia dyskusji, czy naprawdę nam jest potrzebny uniwersytet z pierwszej setki, że będzie któryś z tych polskich uniwersytetów w pierwszej setce, że nasza duma narodowa tak urośnie, a czy to na pewno jest tak naprawdę takie ważne.
bo my i tak nie przelicytujemy Amerykanów czy Anglików w tej sprawie. I tak z całego świata najzdolniejsi, bogaci rodzice będą pchać swoje dzieci na uczelnie brytyjskie i amerykańskie. Bo i to nie przegonimy po prostu. Więc ja nie wiem, czy to jest akurat coś, co warto, o co warto walczyć. Ale to jest do zrobienia, jak komuś bardzo by zależało i miało na to odpowiednio dużo środków. Więc to nie jest żadna tajemnica, prawda, jak to zrobić. To. Proszę Państwa, kolejne pytania. Tak, to więc na pierwsze pytanie odpowiedź jest bardzo krótka. Wie pan, ja nie będę się angażował w politykę i nie zostanę politykiem, bo już jest na to za późno. Ja uważam, że jak ktoś chce zostawać politykiem, to powinien zaczynać koło 30, najlepiej w samorządzie, a później piąć się po tych szczeblach w górę. Ja nie zostałem samorządowcem, bo wybrałem model kariery akademickiej. W pewnym momencie się zaangażowałem w Instytut Pamięci Narodowej, spędziłem tam włącznie w różnych rolach 16 lat. Uważam, że parę rzeczy się nam udało zrobić, wielu nam się nie udało. No niestety dziś IPN został już tak przyspawany do jednej z partii politycznych, że teraz podzieli los jej i tyle. Nad czym boleje, ale trudno. W Polsce z ogromnym trudem się buduje instytucje, powiedziałbym, wolne od bieżącej walki politycznej. A jeśli one jeszcze mają się zajmować historią, to już w ogóle nie ma dla nich żadnych szans. To teraz już wiem, bo byłem naiwny przez lata, kiedy mi się wydawało, że się to da jakoś oddzielić. No bo jednak historia jest tak ściśle związana, zwłaszcza najnowsza, z polityką, że politycy tego nigdy nie odpuszczą. Więc ja się w politykę nie będę angażował, natomiast będę się angażował w tak zwaną metapolitykę, czego efektem jest to spotkanie z państwem, tego, czego dowodem jest ta książka i inne książki. Się pochwalę, że tu druga książka, którą tutaj chcę państwu pokazać, to jest książka, której dzisiaj już nigdzie nie można kupić. Ale chcę państwu powiedzieć, że to jest właśnie coś, co ja państwu tu opowiadałem przez ponad godzinę. To jest historia polityczna Polski 1989-2015. Moja najbardziej znana książka. Chcę się pochwalić, że napisałem potężny rozdział o rządach PiSu i książka jest w tej chwili już w fazie prac redakcyjnych. Mam nadzieję, że na gwiazdkę w grudniu się ukaże historia polityczna Polski 89-2023. Gdzie omawiam także i rządy Prawa i Sprawiedliwości, czyli te ostatnie 8 lat. I tak widzę swoją rolę i w tamtej książce ja pokazuję różne mechanizmy, które mi się podobają, które nie, i dedykuję zawsze kolejne wydania tej książki politykom. Wie pan, tacy ludzie też są potrzebni. Nie wszyscy muszą bezpośrednio być w polityce, natomiast ja, jak mówię, nie mam pewnych cech osobowościowych, które by mi zapewniły sukces polityczny. A ponieważ jak się zajmuję polityką prawie 40 lat, to znam doskonale różne zakulisowe mechanizmy. I wie pan, co innego rozumieć pewne mechanizmy, a co innego jest chcieć współtworzyć. To są dwie różne sprawy. I dlatego ja politykiem nie zostanę. A odpowiadając panu na drugiemu z panów na pytanie, no to jest oczywiście bardzo skomplikowane, o co pan poprosił właśnie temat na całe odrębne spotkanie, sytuacja geopolityczna Polski. Więc w największym skrócie tak, mamy tak naprawdę, jak się ściśnie i twardo spojrzy, nie, przynajmniej ja tak uważam, mamy niewiele stref wpływów. Mamy na świecie w tej chwili dwie strefy wpływów. I parę państw, które mogą o sobie powiedzieć, że nie należą do żadnej z tych dwóch stref wpływów. Te dwie strefy wpływów to są oczywiście strefy amerykańska i chińska. Cały świat od pewnego czasu jest już areną nowej zimnej wojny. Tak jak kiedyś mieliśmy świat, w którym był obóz amerykański i obóz sowiecki. No i było parę krajów, które hasały między nimi. Tak teraz mamy po prostu te dwie strefy wpływów. Przy czym są wyjątki, są takie kraje, tu Indie są najlepszym przykładem, to jest taka potęga, że oni sobie mogą pozwolić nie być ani w jednej, ani w drugiej strefie wpływów. Jeszcze parę krajów próbuje kombinować na świecie, ale już nie w Europie. W Europie nie ma kraju właściwie, który nie należałby do amerykańskiej strefy wpływów. No oczywiście nie mówię o Białorusi, bo ta należy do strefy wpływów rosyjskich, a Rosja w istocie rzeczy właśnie na naszych oczach traci ten status państwa, które też mogło nie być w żadnej strefie wpływów. I to będzie najważniejszy skutek, moim zdaniem, konfliktu w Ukrainie. Stoczenie się Rosji w perspektywie najbliższej dekady do roli największego wasala Chin. To idzie w tym kierunku i moim zdaniem ten proces jest oczywisty. I teraz pan pyta o Unię Europejską. Unia Europejska, owszem, jest potęgą, ale tylko w jednym wymiarze, gospodarczym. W wymiarze tym polityczno-wojskowym jest karłem. Jest karłem. Nie liczy się kompletnie. Militarnie nie ma żadnej armii europejskiej.
Więc jak przychodzi co do czego, to, to albo są Amerykanie, albo, albo nie ma nikogo. Owszem, mogą Brytyjczycy kogoś wysłać, mogą Niemcy, mogą Francuzi, ale armii europejskiej nie ma. Natomiast w sensie gospodarczym to jest rzeczywiście potęga i tutaj jest główny poziom, powiedziałbym, rywalizacji między ze Stanami Zjednoczonymi. Te główne konflikty unijno-amerykańskie miały i mają kontekst gospodarczy. Bo w wymiarze militarnym wszystko wisi na Amerykanach. To zresztą Amerykanów coraz bardziej irytuje i to jest to, co Trump najbardziej brutalnie mówił, ale tak naprawdę wszyscy Amerykanie to mówią. No nie może Ameryka nieustannie na swój koszt utrzymywać NATO jako parasola bezpieczeństwa nad Europą, a zwłaszcza nad Niemcami. Bo Niemcy tak naprawdę przez kilka dekad korzystali z amerykańskiego parasola militarnego, dzięki czemu nie musieli wydawać ogromnych pieniędzy na uzbrojenie i mogli stworzyć nowoczesną gospodarkę, która eksportowała samochody i różne inne artykuły przemysłowe na cały świat, tym do Ameryki. I to było jedno ze źródeł, nie mówię, że główne, ale jedno ze źródeł niemieckiego sukcesu. Ale to w Ameryce coraz bardziej Amerykanów irytowało. Natomiast opowieści, że Niemcy są jakimś autonomicznym bytem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową w tych twardych sprawach bezpieczeństwa, zostały brutalnie zweryfikowane właśnie całkiem niedawno, w momencie, w którym doszło do agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie. No bo gdyby Niemcy byli tacy całkowicie niezależni od Ameryki, to mogli powiedzieć tak, po agresji Putina. Czy Ukraina jest w NATO? Nie. Czy Ukraina jest w Unii Europejskiej? Nie. To co nas właściwie obchodzi, co się tam dzieje. Owszem, jest nam przykro, że tam są jakieś zbrodnie, że tam są jakieś bombardowania, wyślemy jakąś pomoc humanitarną, jakieś opatrunki, jakieś lekarstwa, jakąś żywność i tyle. Nic nas to nie obchodzi, a Nord Stream 2 uroczyście otwieramy, bo to jest projekt biznesowy i my tu mamy interesy z Rosjanami, a nie mamy wobec Ukrainy żadnych zobowiązań. Tymczasem Niemcy się szybciutko z Nord Stream 2 wycofali i z paru innych rzeczy, o których mniej wiadomo, też się wycofali. Jeśli chodzi o współpracę z Rosją. Dlaczego? No bo zostali przez Amerykanów postawieni na baczność. Oczywiście ktoś może wierzyć, że to niemieckie społeczeństwo się oburzyło i rząd się ugiął przed oburzeniem opinii publicznej, że tych Ukraińców tak ci Rosjanie maltretują. Ale prawda jest taka, że Amerykanie przywołali po prostu Niemców do porządku. Zresztą podobnie jak pan Macron z Francji próbował jakieś super interesy z Chinami robić. No i już nie robi tych superinteresów. Też został przywołany przez Amerykanów do porządku. Więc umówmy się, to są silne państwa, silniejsze niż Polska. Nie ma wątpliwości w sensie militarnym i gospodarczym zwłaszcza, ale one też siedzą w tej samej amerykańskiej strefie wpływów, tylko na troszkę wyższym poziomie i powinniśmy z nich brać wzór. My rzeczywiście powinniśmy być bardziej wobec Amerykanów nieco bardziej asertywni, niż to było pod rządami PiS-u. Dlatego, że PiS, nie mając żadnego innego pomysłu na politykę zagraniczną, poza tym, że się trzeba trzymać Waszyngtonu, właściwie zrezygnował z wszystkich innych pól. Poszedł na totalną wojnę z Unią o sądownictwo, którego zresztą po 8 latach jego stan jest gorszy niż był przed tymi wszystkimi pseudoreformami. I w efekcie czego właściwie straciliśmy tylko sporo pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, który już nie odzyskamy i tyle. No, cała ta podmiotowa polityka PiS-u polegała na tym, że rzeczywiście zaczęliśmy wojować z Brukselą i nic nie wzwojowaliśmy i zarazem przyspawaliśmy się do Amerykanów już w sposób najsilniejszy w całym 30-leciu. I żeby było jasność, ja nie krytykuję proamerykańskości, bo ja jestem zwolennikiem bycia w amerykańskiej strefie wpływów, tylko że tam można być na różnych warunkach i na różnych zasadach i to trzeba na bieżąco negocjować. A nie można po prostu patrzeć i robić cielęcych oczu do tego, co Ameryka powie, to wszystko my się zgadzamy. Bo to są dwie różne sprawy. Bo rzeczywiście myśmy zostali sprowadzeni do statusu bananowej republiki, co szczególnie było widać za ambasadorstwa pani Mosbacher, która była słabą dyplomatką, uroczą kobietą, ale słabą dyplomatką. I ona nawet nie potrafiła, powiedziałbym, tego patronatu amerykańskiego nad Polską ukryć. Ona się dopuszczała ewidentnie takich, powiedziałbym, fatalnie kojarzących się w Polsce z XVIII wiekiem działań, kiedy różni obcy ambasadorowie tutaj otwarcie ingerowali w różne sprawy. Bo pewne rzeczy się załatwia pod stołem, a nie na stole. Ja to zresztą w tej książce właśnie opisuję takie przykłady jej działań. Zresztą nie są żadne tajemnice, to jest znane. No, proszę Państwa, jeżeli jakiś ambasador pisze list do prezydenta w kraju, w którym rezyduje i nie potrafi poprawnie podać nazwiska premiera tego kraju, ani jednego z ministrów, tylko przekręca nazwisko, to jest przykład niekompetencji, w istocie jest obraźliwe. No, pani Mosbacher się takie wpadki zdarzały.
i szereg innych mniej spektakularnych. Więc na tym polega problem, że my powinniśmy grać w lidze amerykańskiej, tylko zręczniej i powiedziałbym, no, w momencie, kiedy jesteśmy otwarty sposób upokarzani, powinniśmy potrafić zareagować na to. Niestety rząd PiS-u się okazał niezdolny do tego. Dlaczego? Bo nie miał żadnego innego pomysłu na politykę zagraniczną, jak tylko trzymać się Amerykanów. A tych przykładów, mówię, takiej daleko idącej ingerencji amerykańskiej w różne wewnętrzne sprawy Polski jest więcej. Jak mówię, w niektórych przypadkach to nam zresztą wyszło na dobre, jak na przykład w przypadku zmiany ministra obrony, który moim zdaniem był osobą niezrównoważoną i bardzo dobrze, że go w pewnym momencie pożegnano. Moim zdaniem ewidentnie, choć nie mam na to twardych dowodów, to jest moja hipoteza, ale ona się uprawdopodabnia im więcej czasu upływa, że tutaj nasz wielki sojusznik dał do zrozumienia, że jak chcemy kupić tą nowoczesną broń, to trzeba tego pana ministra pożegnać, bo nie przypadkiem, jak tylko go zastąpił inny minister, to w 3 miesiące kontrakty zostały podpisane. A póki był ten pierwszy, to państwo wiecie, o kim mówię, nie muszę tego nazwiska wymieniać. Niestety znowu go wybrano na posła, znowu będzie straszył w Sejmie kolejnej kadencji. Trudno, ale takie prawo narodu. W każdym razie to jest taki przykład, gdzie z jednej strony można powiedzieć, że to jest oburzające, ale z drugiej strony akurat to nam wyszło na dobre. No, niektóre inne działania Amerykanów niekoniecznie nam wyszły na dobre, ale to już musielibyśmy detalicznie każdą dziedzinę omawiać. Dziękuję. Panie profesorze, w tym modelu edukacji, który pan przedstawił, jak będzie wyglądało finansowanie? Mhm. I drugie pytanie, czy może pan powiedzieć, bo wspomniał pan o tym, że społeczeństwo się starzeje i to jest prawda, natomiast co pan sądzi o obniżaniu wieku emerytalnego? Mhm. Tak. Więc jeśli chodzi o finansowanie, to jest oczywiście szalenie ważna sprawa, jeśli najważniejsza, żałuję, że od razu o tym nie powiedziałem. Istotą tego systemu zdecentralizowania Polski musi być zapewnienie władzom lokalnym własnych źródeł finansowania. I w tej książce jest cały taki rozdział o przeliczeniach, to ekonomiści napisali, też będący w naszym zespole. Mianowicie całość wpływów z CIT-u i PIT-u zostaje w regionach. Ponieważ rząd centralny i tak głównie korzysta z wpływu z VAT-u, różnych akcyz i tak dalej, więc rząd w Warszawie nie zostanie pozbawiony środków. Przeciwnie, dalej mu zostanie znacząca część, ale skończą się te metody, które zwłaszcza PiS zaczął, rząd PiS-u stosować, i które, gdyby się PiS utrzymał przy władzy, byłyby dokończone, a mianowicie samorząd w Polsce stałby się fikcją, kompletną fikcją. Wyjaśnię dlaczego. Mianowicie dlatego, że już po Polskim Ładzie, a więc po radykalnym podniesieniu kwoty wolnej od podatku, to oczywiście wszystkich dla nas miłe i bardzo fajne i tego nie krytykuję, tylko że dramatycznie spadły dochody własne samorządów. I teraz samorząd nie jest samorządem, jeżeli taki wójt, prezydent czy burmistrz natychmiast po wyborach, jak już mu wszyscy pogratulują, wsiada w samochód czy pociąg i jedzie do Warszawy ustawić się w długiej kolejce do ministra takiego czy innego, żeby ten mu dał na cokolwiek pieniądze. To on nie jest żadna władza. On jest po prostu, on jest na krótkiej smyczy rządowej. Więc istotą sprawy nie tylko jeśli chodzi o finansowanie edukacji, ale całości władzy samorządów muszą być dochody własne samorządów. I bez tego w ogóle żadna reforma nie wchodzi w grę. Nie chcę w szczegóły wchodzić, bo jak mówię, nie chcę czegoś poplątać, to jest opisane w tej książce. Ale jedno jest pewne, muszą mieć samorządy swoje własne dochody. I niezależne od rządu centralnego, oczywiście rząd centralny może im ekstra coś dodać, ale ten fundament musi być od nich zależny. I drugie pytanie z reformą emerytalną. Ja powiem tak. Polacy dokonali wyboru. Polacy dokonali wyboru i moim zdaniem może to jest dobre, a mianowicie przyspieszyli w istocie rzeczy wprowadzenie, znaczy przyspieszyli kryzys ZUS-u, bo nikt już teraz wieku emerytalnego nie ruszy, a ponieważ demografii nigdy nie oszuka, a mamy system repartycyjny, który się wymyślono, jak wiecie, w XIX wieku w Niemczech Bismarcka, który się świetnie sprawdzał przez cały wiek XX, który polegał na tym, że kolejne pokolenia finansowały emerytury starszych. No i wszystko było fantastycznie, dopóki te kolejne roczniki, kolejne pokolenia były liczniejsze od poprzednich. I to się idealnie bilansowało. No niestety ten system się załamał.
I teraz młodych mamy mniej znacznie. I żeby to wam uświadomić, jaka jest skala tego problemu, podam jedne liczby, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie w kontekście akurat wyborczym, ale to też liczby są, nie kłamią. Otóż w 2005 roku, kiedy się zaczynał popis, czyli PiS i Platforma zaczęły dominować, liczba wyborców do 29 roku życia i po 60, z tych najmłodszych i najstarszych, te dwie grupy były do siebie podobne. Obie wynosiły mniej więcej po 7 milionów z ogonkiem, 7 milionów kilkaset tysięcy. W tych wyborach, które mieliśmy 15 października, liczba młodych wyborców była już, jeśli dobrze pamiętam, coś koło 4 milionów. Natomiast tych 60 plus było już 10 milionów. I teraz to już będzie tylko lawinowo się pogłębiało. W związku z tym dyskusje o tym, czy wiek emerytalny taki, czy śmaki, to już nie ma znaczenia. Istotne jest, kto będzie ratował system emerytalny w najbliższych latach. I to jest właśnie to, o czym zapomniałem powiedzieć, ale teraz dzięki pana pytaniu będę miał okazję o tym powiedzieć. Mianowicie najważniejsze wyzwanie dla Polski w perspektywie najbliższych kilkunastu lat to jest zbudowanie konsensusu głównych sił politycznych wokół polityki migracyjnej. Dlatego, że my już nie uciekniemy przed problemem importu ludzi, choćby nawet cud się wydarzył i nagle Polki zaczęły masowo rodzić dzieci, co się nie nastąpi, ale nawet gdyby, to te dzieci na rynek pracy wejdą za 20 lat. I to już będzie za późno, żeby ratować ZUS. Otóż potrzeba na nim będzie, żeby utrzymać ZUS migrantów. Tak, państwa, tego się nie da po prostu inaczej rozwiązać. Znaczy ludzi, którzy będą płacili składki do tego ZUS-u, z którego będą wypłacane emerytury, ale żeby była jasność, one i tak będą coraz niższe i na pewnym etapie to się i tak skończy tak zwaną emeryturą obywatelską, równą dla wszystkich. Ja jestem o tym głęboko przekonany, niezależnie od opowieści różnych polityków. Jestem przekonany, że w perspektywie, nie wiem, dekady, dwóch dekad, w Polsce zostanie wprowadzona emerytura obywatelska, równa dla wszystkich. No i ona będzie taka, że, że się da przeżyć, znaczy nikt nie umrze z głodu, ale to będzie, powiedzmy sobie, jasno wegetacja. A poza tym każdy sobie będzie musiał radzić sam. To znaczy albo oszczędności, albo dzieci lojalne wobec rodziców, albo jakiekolwiek inne. Nie ma zmiłuj. Nie łudźcie się państwo, że jakiś kolejny polityk wam wykreuje dla ZUS-u dodatkowe pieniądze. Bo oczywiście można przez jakiś czas pożyczać gdzieś za granicą, można zaciągać jeszcze większy dług, żeby ten ZUS finansować, ale to wszystko się w którymś momencie skończy. No bo nie da się w nieskończoność wspierać systemów, w którym płacących jest co ubywa, a odbierających przybywa. No, nie ma, no bo to jest wbrew regułom ekonomii i matematyki. Prawda? W związku z tym czeka nas problem związany z rzeczywiście, a to jest tylko część tego problemu związanego ze starzeniem się społeczeństwa, bo mówiłem o tych przeciążeniach systemu medycznego, generalnie w ogóle cały problem opieki senioralnej. Gdyby naprawdę PiS dbał o seniorów, to zamiast dawać im tą kiełbasę wyborczą w postaci 13 i 14 emerytury, zapoczątkowałby wielki program, którego dzisiaj już byłoby ciężko zatrzymać, budowy masowych domów opieki dla seniorów. Za to jedna dodatkowa emerytura to jest ponad 10 miliardów złotych. To było już w tej chwili tych świadczeń kilkadziesiąt miliardów. Zaczęto by budowę w każdym powiecie, w każdej gminie domów opieki, takich właśnie finansowanych przez państwo. Dlatego, że to już jest walka z czasem w tej chwili. To zobaczcie, jak to będzie galopowało. Znaczy, jak będzie przybywało tych starszych ludzi po prostu. To jest po prostu gigantyczne wyzwanie. Jeżeli czegoś się w tej sprawie nie zrobi, to finał będzie niestety taki, że ludzie będą masowo umierać w swoich domach, bo nie będzie się miał kto nimi zająć, bo nie mieli dzieci albo te dzieci gdzieś wyjechały. Jeżeli tego państwo czy samorząd, bo to jest kwestia też samorządu, się tym nie zajmie, no to nikt się tym nie zajmie. Bo liczenie, że jakieś wolontariusze, że jakieś organizacje charytatywne, że Kościół, tej skali tego problemu nikt nie rozwiąże. W związku z tym, wie pan, wiek emerytalny jest, to jest bajka już dla, to już w ogóle nie ma o czym dyskutować. Po prostu to miało pewien sens, gdyby to Tusk lepiej przygotował, wytłumaczył ludziom różne rzeczy. Wie pan, ale prawda jest taka, że ci, którzy będą chcieli żyć na nieco lepszym poziomie, i tak będą pracować, bo ta praca prawdopodobnie będzie,
No chyba, że wszystko będzie sztuczna inteligencja za nas rozwiązywać i automatyzacja i tak dalej. Ja w to średnio wierzę. I wtedy można pracować, prawda, i po 70, i po 80, jak ktoś da radę. Ale nie 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Tylko na przykład 2 razy w tygodniu po kilka godzin. Tak? Żeby dorobić trochę do tej emerytury. I moim zdaniem to jest coś, co nas czeka. Dlatego, że jak powiadam, oczywiście można to złagodzić, ściągając tych migrantów, co rodzi inne problemy, i doładować trochę ten system emerytalny. Prawda, że oni zapłacą te składki, no ale to trzeba zacząć się dogadać w tej sprawie, skąd ściągamy tych ludzi, na jakich zasadach, bo to jest, albo puszczać to na żywioł, tak się to działo pod rządami PiS-u. Bo pod rządami PiS-u też ci migranci przyjeżdżali, wy tu może tego w Rabce nie widzicie, ale ja w Warszawie ich świetnie widzę. Prawda? Z różnych części świata przyjeżdżali, głównie z Azji, z Bliskiego Wschodu. I oni są już w Polsce. Oni już są w Polsce. No, część pojechała dalej na zachód, do bogatszych krajów, ale ponieważ Polska się bogacił, ich tu będzie coraz więcej, tym bardziej, że idą zmiany klimatu i tam będzie też coraz gorzej, nie tylko z powodu biedy i różnych konfliktów, ale też z powodu klimatu będzie rosła presja na bogatą Europę. I to są pewne realne problemy, z którymi też sobie trzeba będzie poradzić, bo ja uważam, że z jednej strony wpuszczając tu pewną liczbę migrantów, trzeba rygorystycznie pilnować granic, to nie może pójść na żywioł. I to, co tu powiedziałem, nie oznacza, że ja jestem takim zwolennikiem, puszczamy, otwieramy granice, wpuszczamy tu wszystkich jak leci, kto przyjedzie, to później okaże. Nie, właśnie nie. Tylko musi być w tej sprawie pewien konsensus, nie może być ta sprawa rozgrywana tak, jak to przy tej kampanii wyborczej było, gdzie wszyscy sobie nawzajem wyrzucali, kto tu więcej chce wpuścić migrantów. A nikt nie mówił właściwie tego, że oni tak tu się muszą pojawić, bo ci przedsiębiorcy ich będą ściągać, no. Bo po prostu oni potrzebują, jeśli biznes się ma rozwijać, on potrzebuje ludzi sprawnych do pracy. Skąd ma ich wziąć, jak nie ma chętnych? No, podnieś pan pensję. Ale czasem się może okazać, że jak on podniesie pensję powyżej pewnego poziomu, to cały interes już jest nic niewarty. On nie jest w stanie powyżej pewnego poziomu płacić. No a w Polsce tych młodych Polaków za te pieniądze skłonnych pracować nie ma wystarczająco wielu i cały biznes się robi niekonkurencyjny. Więc on będzie chodził do posła lokalnego, do ministra i mówił, panie ministrze, no, nasza firma ma znakomity te perspektywy rozwoju, mamy zamówienia z różnych krajów, a ja nie mam ludzi do pracy. Weź pan, pozwól mi ściągnąć ten 1000 czy 2, prawda? I to musi być jakoś uregulowane, nie można tego puścić na żywioł, tak? I to są realne problemy tego kraju, które no, właśnie ten i następne rządy muszą zacząć rozwiązywać, ale to nie może się odbywać w atmosferze właśnie tej totalnej wojny, że to wy wpuścicie, nie, to my, to i tak dalej, bo to nas do niczego nie prowadzi. Po prostu nie da się tego problemu inaczej rozwiązać, przynajmniej ja go nie potrafię inaczej rozwiązać. Nie słyszę, że jakiś polityk miał jakieś inne rozwiązanie niż właśnie poprzez politykę migracyjną, tylko właśnie ona musi być spójna i skuteczna. A na razie jest wielka awantura wokół tego i udawanie, że tego nie ma i że my to wszystko jakoś załatwimy. No nie da się inaczej tego załatwić. Po kolei, wie pan, z Balcerowiczem jest tak, że ludzie lubią personifikować pewne wydarzenia i pozytywne i negatywne. Wie pan, na przykład wojna 20 roku, Piłsudski, geniusz Piłsudskiego nas uratował, prawda? Piłsudskiego na pomniki. I to jest przykład takiego pozytywnego bohatera. W rzeczywistości Piłsudski był ważny, ale powiedzmy sobie jasno, tam wiele czynników zadziałało, nie mam czasu opowiadać jaki. Ale też jest odwrotnie, musi być też winien za wszystko złe związane z transformacją, która była bolesna. I tu Balcerowicz się najlepiej nadaje, bo on jeszcze się chwali, on uważa, że wszystko zrobił dobrze, co oczywiście nie jest prawdą, on nie ma jeszcze jakby odrobiny samokrytycyzmu, bo on też popełniał błędy, choć moim zdaniem bilans jego działania jest pozytywny, ale iluś ludzi musi znaleźć tego winnego i to jest największy sukces, można powiedzieć, komunistów, że oni się z tej roli zdołali wylogować i wszystko poszło na Balcerowicza, tak? No a w rzeczywistości, jak powiadam, on w ogóle nie odegrałby żadnej roli, gdyby nie stan gospodarki. Bo jak pan obejrzy ten odcinek na moim kanale o planie Balcerowicza, to tam opowiadam, jak trwało poszukiwanie chętnego do roli ministra finansów w rządzie Mazowieckiego i kolejni profesorowie ekonomii odmawiali, bo wszyscy wiedzieli, że kto tej roli się podejmie, będzie przeklęty. No ale młody Balcerowicz był ambitny, nie był profesorem, więc chciał się wykazać. No i się wykazał, prawda? Natomiast dla masy ludzi on jest złym, zwłaszcza, że później różni politycy podsycali to, przedstawiając go jako głównego winnego tych wszystkich patologii i tak dalej. No, na przykład kwestia prywatyzacji. Prywatyzacja, owszem, została zaczęta przez Balcerowicza, ale ona dotyczyła głównie handlu. I akurat w tej sprawie to najmniej kontrowersje, że sklepy przestały być państwowe czy spółdzielcze, stały się prywatne, ale prywatyzacja większości zakładów
nie była już w ogóle dziełem Balcerowicza, bo on już nie był ministrem finansów. Zresztą od prywatyzacji był w ogóle odrębny resort, nie resort finansów. I to są całe lata 90. I kiedy prywatyzacja była realizowana, więc mówienie, że to wszystko Balcerowicz zrobił, jest nieprawdą, tak już w sensie faktograficznym. Więc wie pan, więc najkrócej tu jest taki mechanizm czarnego luda, musi być ten zły, prawda, no to go weźmiemy, prawda, i obciążymy za wszystko. I to jest mechanizm, który się w historii wielokrotnie powtarza. Zawsze musi być ten jeden taki właśnie, który symbolizuje, bo ludzie, bo to ułatwia myślenie, o tych, nie trzeba rozumieć tych wszystkich procesów, całej złożoności, że to różne czynniki, nie jest jeden winny i jego tu możemy potępić to wszystko przez niego. I to jest prosty mechanizm kozła ofiarnego, o, może w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o pana pytanie, ja się zgadzam, tak, PiS-owi bardzo zaskoczyła negatywna propaganda w ostatniej fazie. Ja znam takich zwolenników PiS-u, którzy próbowali prezesa Kaczyńskiego przekonać do innej tej i darli sobie włosy z głowy, tacy doradcy, specjaliści od marketingu politycznego, znam takich, którzy mówili, że to jest jakieś szaleństwo, co prezes robi, no i w efekcie zrobił to, co zrobił. No ale mnie to nie martwi. To już jest problem prezesa. Prezes po raz kolejny popełnił ten sam błąd, bo poprzednio go zrobił w 2007 roku. Wtedy też koncentrował się głównie na walce z układami i tak dalej. No teraz wygrał, prawda? Jak wiemy, na innym poziomie. Natomiast no po prostu on nie potrafi inaczej. To znaczy, raz mu się udało w 2015 inaczej, bo wtedy wysunął na pierwszy plan Dudę, a później Szydło. No i miał to 500+, tylko że to wszystko się już zużyło. Poza tym, można powiedzieć, jeszcze jeden jest element. No, oni jednak dostali, mówię o PiS-ie, 34% głosów. To jest znakomity wynik. I gdyby PiS nie doprowadził do takiej polaryzacji, że tylko my, a cała reszta to zdrajcy, to dzisiaj Kaczyński by się zastanawiał, czy z Lewicą robić koalicję, czy z PSL-em. No z Platformą nie, bo to jest ten wróg główny, ale z całą resztą właściwie nie ma sprawy. No ale dzisiaj nikt z nimi nie chce zrobić koalicji, ponieważ oni sporządzili taką, znaczy coś wbrew regułom demokracji, bo demokracja jest oczywistym systemem, w którym partie ze sobą rywalizują, ale też kooperują. Znaczy wchodzą w różne koalicje, układy. W Polsce PiS doprowadził do sytuacji, w której on właśnie z nikim, to Kaczyński wprost powiedział, my z nikim nie możemy zrobić koalicji, bo wszyscy to zdrajcy i obcy agenci. No to skoro wszyscy zostali tak obrażeni i jakby zdezawuowani, no to teraz nikt z PiS-em nie chce rozmawiać. Tyle, więc wie pan. Natomiast co do tych motywów głosowania, tu nie do końca pana pytanie zrozumiałem. Niektórzy są zwolennikami na przykład Platformy, ale oddali głos na tak, tak, to pan pytał o tak zwanych głosujących taktycznie i to rzeczywiście dotyczy przede wszystkim trzeciej drogi. Są takie szacunki, ale to jest, wie pan, powiedziałbym, no mocno intuicyjne. Tu nie ma żadnych twardych danych, ale ja uważam osobiście, że mniej więcej co drugi głosujący na trzecią drogę w innej sytuacji by na nią nie zagłosował. Co drugi, tak. Uważam, że mniej więcej co drugi, czyli trzecia droga dostała 14% z ogonkiem. Gdyby nie było taktycznego głosowania, dostałaby właśnie między 7 a 8. Prawdopodobnie, bo takie było realne poparcie w tych ostatnich sondażach dla nich, po czym oni dostali wzmocnienie, ponieważ bardzo wielu ludzi uznało, że jak oni, i słusznie uznało, nie wejdą do Sejmu, to PiS dostanie taką premię dzięki systemowi Tchonta, że może powtórzyć się rok 2015, kiedy Lewicy zabrakło 0,5%, prawda, i PiS dostał, mając 37,5%, samodzielną większość. No teraz prawdopodobnie by i tak nie dostał, ale nie miałby 194 posłów, tylko 215 czy 220 i prezes by w tej chwili różnymi metodami wyrywał tych posłów z świetnie już opracowanymi z czasów rozbijania partii Gowina i paru innych. A teraz już tego mnie nie może zrobić, bo po tylu się nie da wyrwać po prostu. Jeszcze jedno. Czy myśli pan, że Hołownia i jego koledzy mają świadomość tego? Wie pan co, nie wiem, no może mają, ale tak się nie przyznadzą, dlatego że polityk się nigdy nie przyznaje do tego, że dostał więcej władzy, niż by dostał przy innym, gorszym wyniku wyboru. On zawsze mówi, nie no, mają znakomity program, znakomitą kampanię. No, wie pan, niech pan nie wymaga od polityków, żeby byli aniołami. No politycy nie są aniołami i nie będą. Chodzi o to, żeby byli skuteczni. Naprawdę, wymagajmy od polityków nie, żeby byli wzorem cnót wszelakich, bo nie będą, tylko żeby byli skuteczniejsi niż są. I tyle.
Wie pani, ja powiem tak, no ale jednak mieliśmy rekord frekwencji w tych wyborach. 74% to jest coś absolutnie w dziejach III Rzeczypospolitej niebywałego. Więc jednak wyraźnie większość poszła. Mieliśmy takie wybory, jak się ten popis zaczynał właśnie w 2005 roku, czyli dominacja tych dwóch partii, to w wyborach parlamentarnych wziął udział niewiele ponad 40%. Więc niech pani zobaczy, jednak się ludzie zmobilizowali i poszli. Ja się nie do końca zgodzę z panią, że oni są do siebie podobni. Natomiast uważam, że pani ma po prostu za wysokie oczekiwania wobec polityków. Tak mi się wydaje. Nie, ale pani, zawsze jest jakaś część, która nie chce na nikogo głosować z różnych powodów, ale też często dlatego, że mają moim zdaniem zbyt wyidealizowany obraz świata polityki. Ja panią rozumiem, bo ja przez długie lata bardzo często głosowałem na partie, które w ogóle nie wchodziły do Sejmu. Ja z góry wiedziałem, że one nie wejdą, ale też z drugiej strony uważałem, że jednak sam fakt, że ja mam jakieś prawo głosu, byłoby przykro z niego nie skorzystać, bo jednak no, może mi być zabrane, bo ja świetnie pamiętam epokę, kiedy można było głosować tylko na jedną listę i właściwie to nie było głosowanie, tylko pani zadaniem było przyjście i wrzucenie kartki, nie dokonując żadnych skreśleń. Jest taki odcinek na moim kanale o tym, jak wyglądały wybory w PRL-u. Ja tam właśnie opowiadam ten mechanizm tak zwanych wyborów bez głosowania bez wyboru polegał. Natomiast wie pani, więc ja bym jednak po prostu próbował, wie pani, spojrzeć na to tak, jak pani idzie do supermarketu i pani ma jakieś wyobrażenie swojej ulubionej kawy i widzi pani 30 kaw i żadna panią do końca nie satysfakcjonuje i niestety nie chcą pani tej 31 idealnej kawy dla pani wyprodukować i prawdopodobnie nigdy to nie nastąpi, więc niech pani doceni, że pani ma tych kaw 30, a nie tylko jedną. I niech pani spróbuje wybrać tą choć trochę bliższą pani idealnemu wyobrażeniu kawy. I podobnie jest z partiami. Znaczy po prostu oczekiwanie, że to jest trochę tak jak, prawda, młodzi ludzie szukają swojego księcia z bajki czy księżniczki z bajki, prawda, tej drugiej połówki, o to nigdy nie następuje, bo tego nie ma. A pani by chciała, żeby w polityce byli jacyś tacy idealni politycy, idealne partie? Nie. No więc jednak wie pani, oni się różnią od siebie. I pani, jak pani nie potrafi pozytywnego wyboru dokonać, zawsze można dokonać wyboru negatywnego. Ja tak wielu ludzi przekonywałem do udziału w wyborach, argumentując, to nie chodzi o to, że wy musicie znaleźć tego idealnego, tylko pomyślcie o tym, którego najbardziej nie cierpicie, którego po prostu zostajecie mdłości, jak go widzicie, i zostając w domu mu pomagacie. Ponieważ on jest zainteresowany tym, żebyście nie poszli, nie zagłosowali na kogokolwiek innego, bo on na tym korzysta pośrednio. Czyli to jest tak zwany wybór negatywny. I teraz każdy, kto poszedł do zagłosować w tych wyborach ostatnich przeciwko jakiejś partii, też w istocie rzeczy wpłynął na rozwój wydarzeń. I to jest, myślę, bardzo ważne. A jeśli chodzi o pani pytanie, to wpływanie bezpośrednio, to dlatego ta książka się ukazała wiosną tego roku, żeby sobie ją przeczytali i politycy, i obywatele. Ale wie pani, ja nie jestem zainteresowany uprawianiem polityki, choć wielu próbuje to i to ja zgadzam się, że to jest skuteczne, tylko mnie to nie interesuje, że ja się ustawiam w kolejce, no w tym wypadku teraz tam do Donalda Tuska stoi taka długa kolejka różnych ludzi z teczkami i oni tam mają różne propozycje dla Donalda Tuska. Nie, Donald Tusk wie, że ta książka się ukazała, jak diabeł święconej wody od niej uciekał od odpowiedzi na to z prostego powodu. Bo on sobie zdaje sprawę, że to by na przykład oznaczało, że ci politycy z Warszawy mieliby mniej władzy. I to się im bardzo nie podoba. I to jest coś, co łączy wszystkich tych głównych. I w tym sensie pani ma rację. Że ten system jest źle widziany przez głównych polityków, głównych partii, tych w Warszawie, ponieważ one w jednym mają wspólnota. Nie możemy oddać za wiele władzy w teren, no bo przecież my wtedy będziemy mieli mniej do dzielenia, będziemy mniej ważni. Tylko że teraz się przekonamy, co będzie, jak się system polityczny zablokuje. Dlatego że w tej chwili, w moim przekonaniu, dojdzie do tej wojny prezydenta z nowym rządem. I moim zdaniem system polityczny jest bardzo prawdopodobny. Nie chciałbym, żeby tak było, mówiąc szczerze, ale obawiam się, że tak może być. Ulegnie zablokowaniu. Czyli mówiąc krótko, Duda będzie wetował wszystko temu rządowi, a ten rząd będzie mówił, my nic nie możemy zrobić, bo Duda nam wetuje. I co z tym fantem zrobić? No można oczywiście czekać półtora roku i liczyć na to, że następny prezydent nie będzie z PiS-u i wszystko się odblokuje, ale może można też przez te półtora roku się zacząć zastanawiać nad tym, czy przypadkiem ten system nie jest wadliwy i nie należałoby go zastąpić innym. Jeżeli ludzie się będą domagali od polityków
jakichś reform ustrojowych, to może kiedyś oni się na to zdecydują, choć na pewno nie w wykonaniu tych dwóch głównych graczy, którzy dzisiaj dominują. Na pewno Tusk czy Kaczyński się nigdy na takie zmiany nie zgodzą. Dlaczego? Ponieważ nic nie przyniosło im takiego życiowego sukcesu, jak ten dotychczasowy układ. No bo albo rządził Tusk, albo Kaczyński. Albo Kaczyński, albo Tusk. I na razie jesteśmy ciągle w tym układzie, więc oni to w życiu na to nie pójdą. Natomiast czy pójdą ci młodsi politycy, no to się dowiemy, jak się dokona zmiana pokoleniowa, bo w tej dekadzie się dokona zmiana polskiej polityce. Znaczy i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński nie będą za 10 lat moim zdaniem równie ważni, co są w tej chwili. Czyli w tej perspektywie, także wobec tych wszystkich problemów, o których tu mówiłem, prawdopodobnie jeden bądź drugi, nie wiem, który pierwszy, to można dyskutować, ale się udadzą na polityczną emeryturę i w to miejsce wejdą inni, młodsi, którzy być może będą chcieli zaistnieć w innej roli, na przykład wielkich reformatorów ustroju Polski. Tak? Bo ten system, o którym my tu mówiliśmy, daje też politykom, nie tylko odbiera władzę tym warszawskim, ale zarazem sprawia, że nie można stracić wszystkiego. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład taki PiS, gdyby się miał znaleźć w defensywie i nie wrócić do władzy w Warszawie przez na przykład najbliższe 2 czy 3 kadencje, zarazem może sobie świetnie w takim systemie rządzić no właśnie w regionach konserwatywnych, prawicowych. Na Podkarpaciu, na Podlasiu i tam ma więcej władzy. Tam będą dalej czarnkowe pomysły edukacyjne realizowane. Skoro ludzie tego chcą, to niech sobie to robią. No, o tym mówię. Oczywiście tu zawsze protestują, no dobrze mówią ci, ale ja jestem człowiekiem lewicy, a mam to nieszczęście, że mieszkam na Podkarpaciu, co ja mam zrobić? No i ja mogę powiedzieć tak, no ale człowieku, no oczekujesz cudu. Nic ci nie poradzę na to, możesz mieć też pretensję, że jesteś Polakiem, tak? Bo są też tacy, którzy źle się czują tym, że są Polakami, bo chcieliby się gdzie indziej urodzić. No nie ma systemów idealnych, natomiast demokracja polega na tym, że pewna wspólnota rozstrzyga pewne kwestie, tak? I decyduje większość, a ta mniejszość się musi temu podporządkować. No, jak już tak nie możesz znieść tego, że tutaj stale rządzi prawica albo na Pomorzu Zachodnim lewica, no to się przenieś do innej części Polski. No, no innego rozwiązania nie ma na dłuższą metę, że to jest straciłby aż takim ogromnym problemem. Bo można oczywiście wierzyć w to, że ten rząd w Warszawie przeformatuje Polskę na naszą idealną barwę, no ale to właśnie PiS próbował zrobić. Przez 8 lat PiS cały czas próbował przebudować Polskę podług wizji prezesa, no i na końcu widzimy, jak się to skończyło. No większość Polaków to odrzuciła, bo to jest niewykonalne i bardzo dobrze. Zresztą to się tak samo skończy na Węgrzech, gdzie rządy Orbana też nie będą trwały w nieskończoność. Choć tam się udało mu zbudować system znacznie bardziej skonsolidowany, taki właśnie półautorytarny. Ale tam też się to skończy. Więc podsumowując, jeśli ma przetrwać demokracja, to mniejszość musi honorować wybory większości. Tyle. To jest prosta, elementarna zasada. Oczywiście z poszanowaniem praw mniejszości. Ale jednak na tym najbardziej ogólnym poziomie większość musi decydować, a mniejszość musi się podporządkować. Inaczej demokracja nie ma sensu. Państwa, już kończymy. Dyskusji pewnie byłoby długo, więc to jedno z najliczniejszych spotkań Stowarzyszenia Kultury Wygości jest. Faktycznie były to prawdziwe światopoglądy. Pan profesor nie nawet zostanie podziękować za to, że pan uczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dwa kilo historii. Tak, książki to moje życie, także dziękuję bardzo za książki, bo mam dużo książek i będę miał jeszcze więcej. Dziękuję. Dobrze, to są pana książki, proszę bardzo. Tam były do kupienia. Tak, tam.